Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie o Polsce plemiennej. Jest to bardzo specyficzny czas w historii naszego państwa, który symbolicznie trwał do momentu chrztu Mieszka I w 966 roku, a w praktyce trwał on dużo, dużo dłużej. Mowa tutaj o powstaniu Polski, o powstaniu Polski jako państwa. Kiedy możemy o tym mówić? Wydaje się, że gdzieś od początków rządów Bolesława Chrobrego, nie wcześniej, raczej za Mieszka I, nie było takiego poczucia wspólnoty, poczucia jednego państwa. Były to po prostu ziemie zamieszkałe przez najróżniejsze plemiona, które po prostu siłą oręża zjednoczył, czy też po prostu podbił Mieszko I lub jego przodkowie. W tym materiale opowiem Wam zatem dokładnie, jak wyglądała tak zwana Polska plemienna, jakie plemiona poświadczono, jakich plemion nie było lub prawdopodobnie nie było. Istnienie jednych plemion wynika wprost ze źródeł pisanych, ze średniowiecznych kronik. Obecność innych, których nie poświadczono w tych kronikach, wynika po prostu z archeologii, z odkrywania pozostałości po tych plemionach. Z tego materiału dowiecie się, jakie były i te plemiona. Dodatkowo opowiem Wam o tym, jak się żyło w słowiańskim plemieniu. Nie zabraknie wątków mitologii, prawa oraz wszystkich kwestii powiązanych z tak zwanym życiem codziennym. Odpowiem także na pytanie, kto rządził przed Mieszkiem I i co ewentualnie wiemy o jego poprzednikach. Nie zabraknie także wątków kontrowersyjnych, takich jak choćby handel niewolnikami w państwie pierwszych Piastów. Omówię także najważniejsze teorie dotyczące powstania naszego państwa. Czy Piastowie byli rdzenni dla Wielkopolski, czy wywodzili się z tamtejszego plemienia Polan? Czy przybyli na te tereny z Wielkich Moraw, a być może ze Skandynawii? Czy Mieszko I był w takim razie Wikingiem? To kolejne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Dzisiejszy film jest połączeniem trzech odcinków z mojej chronologicznej serii o historii Polski. Jeżeli nie widzieliście tej serii, link do niej znajduje się w opisie. Temat Polski plemiennej jest bardzo tajemniczy, a więc to dobry moment, aby polecić Wam pewną książkę. Jakub Kuza, Tajemnicza Polska. Jeżeli kojarzycie taki fanpage na Facebooku Krótka historia jednego zdjęcia, to właśnie autor tego fanpage'a stworzył tę książkę. Kuza przemierzył Polskę śladem największych tajemnic w historii naszego kraju. W swojej relacji spróbował odpowiedzieć na takie pytania jak: kto zrabował odkryty na Śląsku skarb, kosztowności czeskiego króla? Jak rower może pomóc w odnalezieniu zaginionej pomorskiej Atlantydy? Co toruńskie więzienie ma wspólnego z Wielkim Bratem? I czy legendarne skarby templariuszy mogły spocząć w jednej z lubuskich wiosek? To tylko najważniejsze z pytań, jakie padają w tej książce, ale nie zabrakło także innych relacji, m.in. wątku Ślęży, czyli góry na Śląsku, która w zasadzie od wieków, o czym też będę mówił w tym materiale, jest miejscem kultu. Najpierw celtyckiego, prawdopodobnie celtyckiego, później słowiańskiego, a później chrześcijańskiego. Także jeszcze raz, Jakub Kuza, Tajemnicza Polska, wydawnictwo Znak, link do tej książki znajduje się w opisie. Przypominam także o kalendarzu historycznym mojego autorstwa na rok 2023. Każdy dzień zaczynacie od przeczytania krótkiej ciekawostki historycznej, o której w innym przypadku raczej byście się nie dowiedzieli. Zamówcie kalendarz na stronie www.kalendarzhistoryczny.eu i cieszcie się świetnym produktem na cały rok 2023. To tyle tytułem wstępu, zaczynajmy dzisiejszy materiał. W pradziejach historii Polski występuje bardzo wiele nazw najróżniejszych ludów i plemion. Wywodzący się z indoeuropejskiej grupy językowej Słowianie i ich historia to temat niezwykle trudny do dokładnego prześledzenia.
W przyszłości może stać się tematem osobnego filmu albo serii, bowiem temat ten wymaga miesięcy dokładnych badań. Wspomnę tylko, że nadzieje zarówno Słowian, jak i ziem późniejszej Polski wpływ miały wydarzenia, które rozgrywały się tutaj od setek lat i to jeszcze przed naszą erą. Serce Europy, jak niektórzy nazywają te tereny, było świadkiem spotkań najróżniejszych ludów w przeszłości od setek tysięcy lat. Każda z kolejnych grup ludności, która się tutaj pojawiała, przynosiła ze sobą lub wytwarzała swój dorobek cywilizacyjny. Dzisiaj odkrywają go archeolodzy i nazywają dany dorobek kulturami archeologicznymi. Warto tu choćby wspomnieć wątek kultury pucharków lejkowatych, która rozwijała się w IV tysiącleciu przed naszą erą, a której zawdzięczamy m.in. tak zwaną wazę z Bronocic, która przedstawia najstarszy na świecie wizerunek koła. Potwierdzenie używania koła na naszych terenach starsze niż najstarsze z Mezopotamii. Na pewno słyszeliście także o tak zwanej kulturze łużyckiej oraz tak zwanych Łużyczanach, których często nazywa się Prasłowianami. Ta kultura rozwijała się w latach 1300-400 przed naszą erą. Zawdzięczamy jej m.in. słynną osadę Biskupin. Na ziemię polskie w kolejnych wiekach przed naszą erą wpływ wywierały kultury Celtów, Scytów oraz plemion germańskich. Od III wieku naszej ery możemy mówić o pojawieniu się Sarmatów, koczowników irańskiego pochodzenia, którzy wyparli z tych terenów Scytów, a o których pisał już w starożytności m.in. Herodot. Pliniusz Stary już w I wieku naszej ery pisał o tajemniczych Wenedach. Tacyt i o Wenedach, i o Lugiach czy Chariach. Każda z tych grup powiązana jest z jakąś kulturą archeologiczną. Badacze i historycy od lat doszukują się w tych ludach powiązań ze Słowianami. Na ziemiach polskich osiadali Wandalowie, a od IV wieku naszej ery na te tereny nacierali również Hunowie, a wraz z nimi Sarmatcy Alanowie, Ostrogoci czy Wizygoci. Jak sami widzicie, mozaika kulturowa tego, co widziały nasze ziemie, jest bardzo szeroka, a ja tylko wspomniałem niektóre z wątków. Nie wiemy dokładnie, kiedy historia Słowian się zaczyna i gdzie można upatrywać jej początków. Wydaje się, że pierwotnych siedzib Słowian w pierwszych wiekach naszej ery możemy doszukiwać się w dorzeczu środkowego Dniepru, skąd przez kolejne wieki wędrowali oni w różnych kierunkach, by już w VI wieku osiąść na północ od Karpat, o czym pisał Prokopiusz z Cezarei, wspominając plemiona Antów i Sklawinów. Migrację Słowian powszechnie nazywa się wielką wędrówką ludów słowiańskich. Do VIII wieku plemiona słowiańskie zajęły rozległe tereny sięgające na zachodzie do Łaby, gdzie graniczyły z germańskimi plemionami Franków i Sasów, a na wschodzie do Bugu. Ten odłam Słowian zwanych zachodnimi składał się m.in. ze Słowian połabskich, czyli z Wieletów i Obodrzyców, którzy dzielili się na jeszcze mniejsze plemiona. Z nimi sąsiadowali Łużyczanie i Milczanie. Wszystkie plemiona na ziemiach polskich, które omówię w tym materiale, to również odłam Słowian zachodnich, podobnie jak Słowacy, Morawianie i Czesi. Na południu Słowianie opanowali tereny Półwyspu Bałkańskiego, aż po Grecję, dzieląc swoją południową granicę z północnymi rubieżami Cesarstwa Bizantyjskiego. Nazywamy ich Słowianami południowymi, a są to m.in. Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie czy Karantanie, zwani także Słowianami alpejskimi. Na wschodzie mamy oczywiście Słowian wschodnich, którzy zajmowali terytoria bardzo rozległe, od Morza Czarnego i Dniepru, dalej na północ, zawierając w sobie źródła i biegi takich rzek jak Moskwa czy Wołga, sięgając z dalekiej północy, daleko za Nowogrodem. Wymienić tu należy m.in. Siewierzan, Burzan, Wołynian, Drewnian, Dregowiczów, Krywiczów czy Słowian Ilmeńskich, ale także niejakich Polan, których nie należy mylić z naszymi wielkopolskimi Polanami. Na mapie widzicie więcej nazw plemion i to, do jakiego odłamu należeli. Wymieniłem tylko najważniejsze z plemion, ale pomniejszych było znacznie, znacznie więcej. Z plemion tych, które wzajemnie zaczną się podbijać i asymilować lub padną ofiarami najazdów z zewnątrz, zaczną z czasem wyłaniać się narody.
Warto także zwrócić uwagę, że na przykład na Słowiańszczyźnie Zachodniej, czyli na tej nas interesującej najbardziej, utrzymywała się bliskość etniczna i językowa, bowiem jeszcze w XV wieku Czesi i Polacy mogli nie tylko bez trudu się porozumieć, ale także rozumieli zawiłości swych języków. Do dziś możemy i w jednym, i w drugim języku odnaleźć wiele smaczków przejętych od drugiej strony. Historia Słowian od momentu, gdy zakończyli wędrówkę, jest bardzo trudna do prześledzenia. Część Słowian współżyła, a część Słowian walczyła w powstałym na tych terenach w VI wieku wielkim kaganatem awarskim, który swoją świetność przeżywał na początku wieku VII. Bracia Słowianie wraz z Awarami wyprawiali się m.in. na Konstantynopol. Pierwszym państwem słowiańskim, jakie powstało na terenach Słowiańszczyzny i swoim zasięgiem trochę zahaczało o ziemię przyszłej Polski, było tak zwane Państwo Samona. Stawiło ono czoło Awarom, wyzwoliło Słowian spod ich jarzma, ale upadło w VII wieku. Później, w IX wieku, powstało dość silne państwo wielkomorawskie, które swym zasięgiem również mogło dotknąć terenów np. Małopolski. I o wyprawach Słowian na Konstantynopol, i o państwie Samona, i o państwie wielkomorawskim pojawiły się w przeszłości filmy na moim kanale. Po tym materiale koniecznie nadróbcie zaległości. Jak sami widzicie, historia Słowian to temat niezwykle obszerny, niezwykle szeroki i wymaga osobnych filmów, osobnych dokumentów. Jeżeli takie byłyby mile widziane, napiszcie o tym w komentarzach. Nie obiecuję na ten moment, że je zrealizuję, ale obiecuję, że rozważę. Na razie skupiam się na historii Polski, ale kto wie, co pojawi się na moim celowniku w przyszłości. Jedziemy dalej. Plemiona zamieszkujące terytoria dzisiejszej Polski, które osiadły lub wykształciły się na tych ziemiach po tak zwanej Wielkiej Wędrówce Ludów w VI, VII i VIII wieku, znamy z kilku zagranicznych dokumentów. Najważniejszym z nich jest tak zwany geograf bawarski, dokument z Ratyzbony, który zawiera w sobie rejestr grodów i plemion, jakie znajdowały się w ich władaniu na północ od Dunaju. O samym dokumencie wiemy tyle, że powstał około 845 roku w Ratyzbonie. Sporządzony dla króla Bawarii, Ludwika II Niemca, spis stworzono albo w celach handlowych, albo, co bardziej prawdopodobne, w celach wywiadowczych lub wojskowych. I tak, dzięki dokumentowi dowiadujemy się, że plemiona nas interesujące nosiły następujące nazwy. Pyrzyczanie i Wolinianie na Pomorzu, na Śląsku oczywiście Ślężanie, ale także Goleńszyce, Opolanie i Dziadoszanie, a na ziemi kujawskiej przy jeziorze Gopło lokalizuje się Goplan. Dokument nie pomijał oczywiście dwóch innych dużych i słynnych plemion przy Wiśle, Wiślan oraz Lędzian. Wskazanie przypuszczalnych lokalizacji plemion jest możliwe dzięki innym źródłom, o których za chwilę. Jak wspomniałem, dokument oprócz nazw plemion wymienia liczbę grodów, które znajdowały się w ich zasięgu. Jest to bardzo kontrowersyjny wątek, bowiem nie wiemy, czym dane grody były według autora. Wydaje się, że dokument mógł powstać jako relacja od wielu informatorów, bowiem raz gród wydaje się być traktowany jako naprawdę duży ośrodek, podczas gdy innym razem sugeruje on ogólną liczbę osad powstałych na danym terytorium. Może chodziło o tak zwane opola? Nie wiemy, ale wątek grodów jest ważny. Widzicie teraz na ekranie nazwę plemion i liczbę grodów, jaką według geografa bawarskiego miały mieć poszczególne plemiona. Wybrane dotyczą ziem polskich, ale dokument mówił także o dodatkowych plemionach, z których trzy wymienia się jako potencjalnie znajdujące się na naszej ziemi. Mowa tu o Besuzane, Werizane i Lupigla, których interpretuje się odpowiednio jako Bieżuńczan, Wieżyczan i Głupczyców. Trzy ostatnie nazwy pozostają jednak niepewne. Co ciekawe i godne uwagi, na spisie nie uwzględniono Polan. Do tego wątku jeszcze powrócę. Drugim dokumentem, który dostarcza nam wielu informacji, jest niezwykle kontrowersyjny tak zwany dokument praski Henryka IV z 1086 roku. Stosunkowo wciąż świeży względem opisywanych wydarzeń, dekret
powstał w celu potwierdzenia włączenia diecezji morawskiej do praskiej oraz utwierdzał zwierzchnictwo biskupstwa praskiego utworzonego w 973 roku, gdy obejmowało ono tereny Śląska i Małopolski, które miały mieścić się we władztwie ówczesnego państwa rządzonego przez władców z czeskiej dynastii Przemyślidów. Dokument wymieniał nazwy śląskie i obok Ślężan oraz Dziadoszan dodał dwa nowe plemiona – Bobrzan oraz Trzebowian. Małopolskę dokument opisywał jako obszar o statusie prowincji ze stolicą w Krakowie i wschodnią granicą na Bugu i Styrze. Pozostawiając z boku wątek autentyczności dokumentu sporządzonego ponad 100 lat po wydarzeniach, jakie opisywał, wymienione nazwy plemion dodają nam parę punktów do wielu luk na naszej mapie. Ktoś zapyta, ale gdzie Polanie, gdzie Mazowszanie, Kujawianie i Pomorzanie? Trzy ostatnie nazwy to nazwy bardzo ogólne, niepoświadczone w geografii czy innych źródłach dla tego okresu i stosuje się je do pewnego ujednolicenia nazw małych plemion występujących na tych obszarach. W oficjalnych dokumentach Mazowszanie i Pomorzanie pojawiają się dopiero za czasów Kazimierza Odnowiciela, co nie znaczy, że tych plemion nie było. Oczywiście, że jakieś plemiona tam były. Późniejsze podania o tych dwóch plemionach wyraźnie podkreślają odrębność tamtejszych ludów, zapewne terytorialną. Wiemy na przykład, że w 1046 roku istniał książę Pomorzan Zemuzil. XI wiek to jednak trochę późno na kształtowanie się plemion, a więc te musiały powstać zapewne znacznie wcześniej. Dodam je na mapie ze znakiem zapytania. Inaczej sprawa ma się z Polanami. Ale o tym pośrednio dowiecie się w kolejnych rozdziałach, bezpośrednio w kolejnym dedykowanym odcinku. Warto wspomnieć, że ani geograf bawarski, ani tym bardziej dokument praski nie mówią nam o tym, co działo się na terenach Wielkopolski czy Mazowsza. Możliwe, że autorzy tych dokumentów nie dotarli do informacji, co działo się w głębi naszego kraju. Pamiętajcie, że osadnictwo na tych terenach istniało już setki lat wcześniej, co potwierdzają odkrycia archeologiczne, m.in. skarbów złożonych np. z rzymskich monet, grodów czy cmentarzysk. Takie odkrycia stały się normą i to na terenach, na których próżno szukać jakichkolwiek nazw plemiennych. To pokazuje tylko, jak gęstą mgłą tajemnicy owiane są początki Polski. Pamiętajmy również, że granice między plemionami były naturalne. Stanowiły je albo rzeki, albo puszcze, albo góry czy inne geograficzne przeszkody. Plemiona dzieliły się na małe, złożone z rodzin, z rodów i z opoli oraz na większe, tak zwane wielkie związki plemienne, na które składały się po prostu mniejsze plemiona. Niestety, często nie wiemy, czy dana nazwa oznacza wielki związek plemienny złożony z mniejszych plemion, czy po prostu jedno większe plemię. Na pewno wiele nazw plemiennych utraciliśmy w mrokach historii na zawsze. Kolejne dwa ważne źródła uzupełniają wymienione wcześniej dokumenty. Pierwszym z nich jest dzieło De Administrando Imperio, czyli o zarządzaniu państwem Konstantyna VII Porfirogenety, który w dwóch miejscach wymienił niejakich Lenzeninoi, podkreślając ich słowiańskość i pewną zależność od Rusi kijowskiej. Konstantyn pisał również o tajemniczych niechrzczeńcach mieszkających nad Wisłą, których nazywał Dicike. Innej, podobnej nazwy użył Widukind w Dziejach Saskich, który pisał, że Mieszko I rządził Słowianami zwanymi Licicawiki. Te informacje jeszcze nam się przydadzą. Wracając do naszej mapy, muszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dane plemiona znajdowały się akurat w danych miejscach? Wiąże się to ściśle z innymi źródłami oraz z datowaniem grodów, miejscowości, wokół których mogły powstać pierwsze większe struktury plemienne. Zacznę od mojego ulubionego Pomorza. Tamtejsze plemię Pyrzyczan, według geografa bawarskiego, dysponowało 70 grodami. Wydaje się, że najważniejszym z nich były Pyrzyce, ewentualnie Stargard, datowane na 8-9 wiek. Pyrzyce znajdują ponadto poświadczenie w żywotach świętego Ottona z Bambergu. O Pyrzyczanach wiemy niewiele, jednak dużo więcej wiemy o ich sąsiadach, Wolinianach.
Wolinianie, jak sama nazwa sugeruje, koncentrowali swoje osadnictwo na terenach na i wokół wyspy Wolin, skupiając w swoim władaniu, według geografa, 70 grodów. Dziś szacuje się, że obszar władztwa Wolinian wynosić miał około 1200 km2. Wydaje się, że plemię to należało do kilku najsilniejszych ze wszystkich ówczesnych zamieszkujących tereny późniejszej Polski, bowiem funkcjonowało wokół miasta Wolin, które od wczesnych lat było znane w całej Europie jako sprawnie działające emporium handlowe. Badania wykazały, że otoczony w IX wieku potężnymi umocnieniami gród, pod koniec tego stulecia funkcjonował już jako miasto i ważny ośrodek na mapie handlowej Bałtyku. Na wieki od IX do XII wieku poświadczony jest stopniowy, znaczny wzrost potęgi ośrodka. Wolin identyfikuje się często, i to niekoniecznie właściwie, z Jomsborgiem, legendarną osadą wikingów, którą sławiły sagi skandynawskie, na przykład Jomsviking Saga. To w tym podaniu znajdziemy informację, że w X wieku Jarl Palnatoki zbudować miał miasto z umocnieniami, którego port mieścił aż 300 statków. Osada funkcjonować miała jako baza wikingów do wypadów na najróżniejsze wyprawy. Inne sagi wskazują na Haralda Sinozębnego jako pierwszego władcy Jomsborga. Co do sag wikińskich, zachować należy ostrożność. Badania wykazały, że Wolin był centrum słowiańskiego kultu światowida, pozostając stolicą Wolinian. Związków z wikingami zapewne tam nie brakowało, bowiem z racji położenia i swej roli handlowej, kontakty z mieszkańcami Skandynawii należały z pewnością do jednych z najważniejszych. Sam Jomsborg miał być położony koło Wolina, który istniał już wcześniej. W tym miejscu warto przytoczyć legendę o Winecie, rzekomo zaginionym słowiańskim mieście. Dziś rzekomo zaginioną Winetę identyfikuje się z Wolinem. Oprócz geografa mówiącego o całym plemieniu, Wolin jako miasto wspomniany jest w żywocie świętego Ansgara, spisanym przez mnicha Rymbarta, który wymienia miasto jako jedno z największych w całej Europie. O Wolinie pisał również w swej relacji z 966 roku słynny Ibrahim ibn Jakub, żydowski kupiec i podróżnik, który tak wyrażał się o Wolinianach. Posiadają oni potężne miasto nad oceanem, mające 12 bram. Ma ono przystań, do której używają przepołowionych pni. Wojują oni z Mieszkiem, a ich siła bojowa jest wielka. Nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu władcy, a sprawującymi władzę wśród nich są ich starsi. Ciekawe podanie ma wiele wspólnego z prawdą. W sporządzonych około 1075 roku kronikach inny podróżnik Adam z Bremy pisał o tajemniczym mieście Jumneta, które identyfikuje się albo z Jomsborgiem, albo z Wolinem. Z jego podania wyłania się ciekawy obraz ośrodka jako wieloetnicznego i wielonarodowościowego miasta. Posłuchajcie. Przy ujściu Odry stoi poważne miasto Jumneta, ośrodek wielce odwiedzany przez barbarzyńców i Greków mieszkających naokoło. Jest to istotnie największe z miast, jakie są w Europie. Mieszkają w nim Słowianie i inne narodowości, Grecy i barbarzyńcy. Miasto to, bogate we wszystkie towary północy, posiada wszelkie możliwe przyjemności i rzadkości. Jest tam garnek Wulkana, który mieszkańcy greckim ogniem nazywają. Podanie Adama z Bremy oraz utożsamianie Wolina z Jomsborgiem traktujmy ostrożnie, z zastrzeżeniem, że jeszcze wiele w tym temacie może się okazać. Niemniej wiele tropów prowadzi do wniosku, że Wolinianie, choć często pomijani w zestawieniach najważniejszych, tak zwanych polskich plemion, tak naprawdę należeli do największych, do czołówki. Używanie zwrotu polskie plemiona nie jest właściwe, wtedy jeszcze nie było poczucia narodowości. Używam tego tylko w celu ułatwienia przekazu, wiecie o co chodzi. Bardzo ważnym czynnikiem przesądzającym o sukcesie Wolinian było ich miasto Wolin, wielkie emporium handlowe w tej części Bałtyku. Ktoś zapyta, o jakich Grekach pisał Adam z Bremy? Prawdopodobnie o Bizantyjczykach. Tak samo pisząc o tak zwanym Wulkanie, zapewne miał na myśli wielką latarnię morską. Pozostaje pytaniem otwartym, czy Wolinianie byli plemieniem wieleckim czy pomorskim. Prawda leży zapewne gdzieś po środku, także uznajmy Wolinian za wielecko-pomorskie plemię.
Z pomorskich plemion z nazwy znamy Pyrzyczan oraz Wolinian. Tych ostatnich zwykło nazywać się plemieniem wielecko-pomorskim. Powszechną nazwą plemienną dla Pomorza są oczywiście wszystkim znani Pomorzanie, ale należy tutaj wyraźnie dodać, że jest to nazwa geograficzna, która odnosi się do terytorium, nie określająca żadnego konkretnego plemienia. Nazwy Pomorzanie nie znajdujemy w żadnej z kronik w IX czy X wieku. W wieku XIII z mroku wyłaniają nam się jednak niejacy Kaszubi w odniesieniu do mieszkańców Pomorza. Jak pisze Gerard Labuda w książce Mieszko I, jest to nazwa etniczna, rodzima dla mieszkańców Pomorza. Kaszubów umieszcza się na Pomorzu Środkowym, w okolicach Kołobrzegu. Jednak, jak wspomniałem, Kaszubi wyłaniają się w źródłach pisanych dopiero w XIII wieku, czyli bardzo późno. Konstrukcja historyczna Kaszubów już w Polsce plemiennej jest zatem hipotezą, ale bardzo prawdopodobną. Oczywiście Kaszubi jako grupa ludności zamieszkuje Pomorze także i dzisiaj, jednak ja w tym materiale skupiam się na źródłach z X wieku oraz tych wcześniejszych. Ja dla ułatwienia zostanę przy ogólnej nazwie Pomorzanie, określającej wszystkie plemiona, które tam zamieszkiwały, a których nazw niestety nie znamy. Mam nadzieję, że rdzenni Kaszubi nie będą mi mieli tego za złe. Pozdrawiam Was w tym miejscu serdecznie. Śląsk przysparza nam najmniej trudności, a Ślężanie uznawani są za największe z plemion śląskich, mimo że geograf bawarski mówi tylko o 15 grodach w granicach wpływów Ślężan. Temu plemieniu przyporządkować możemy dwa ważne geograficznie obiekty. Górę Ślęże, czyli jedno z najważniejszych słowiańskich miejsc kultu, oraz miasto Wrocław, które z racji swojej wielkości i faktu, że już w 1000 roku stało się biskupstwem, musiało być także stolicą Ślężan w X wieku i później, bowiem wcześniej mamy gęstą mgłę tajemnicy w tym temacie. Polska historiografia przyjmuje w zdecydowanej większości, że kilkanaście lat po upadku Wielkich Moraw, które upadły w 905-906 roku, zyskujące na znaczeniu państwo Przemyślidów zajęło Dolny Śląsk, co miało znaleźć wyraz w założeniu Wrocławia przez czeskiego księcia Bratysława I gdzieś około 922 roku. Tyle tradycja, bowiem badania nie wskazują, że wcześniej niż przed 940 rokiem na wrocławskim Ostrowie Tumskim istniał jakiś gród, wokół którego mógł powstać ośrodek. Ślęża jako miejsce oddawania czci różnym kultom solarnym figuruje już od epoki żelaza, od około 700 roku przed naszą erą, a w IV wieku przed naszą erą grupy celtyckich bojów założyć miały na jej szczycie sanktuarium. Z czasem śląski Olimp przeszedł w strefę wpływów słowiańskich, ale później padł ofiarą chrystianizacji tych obszarów w X i XI wieku, co ostatecznie znalazło wyraz w postawieniu na szczycie Ślęży kościoła katolickiego. Nazwa Opolan nadała miano grodowi o nazwie Opole, który już w X wieku odgrywał znaczącą rolę w tamtych rejonach i to wokół niego koncentrowało się plemię Opolan. Geograf bawarski daje im we władanie 20 grodów. Z czasem prawdopodobnie włączone do państwa czeskich Przemyślidów i później odbite przez Mieszka terytoria sąsiadowały z ziemiami Goleńszyców, którzy okupowali tereny wokół grodów w Raciborzu i Lubomii. Posiadać mieli łącznie 5 obiektów. Goleńszycowie sąsiadować mieli od zachodu ze wspomnianym w geografii plemieniem Lupigla, często identyfikowanym z Głubczycami, od wschodu z Wiślanami, od których dzielił ich gęsty las, a od południa z Morawianami, którzy stali się w IX wieku twórcami Wielkiego Państwa Morawskiego, o którym zrobiłem w przeszłości osobny, długi film. Link do niego znajduje się w opisie. Mniej kłopotów mamy z umiejscowieniem Bobrzan, którzy zamieszkiwali tereny wzdłuż rzeki Bóbr wpadającej do Odry. Trzebowian lokalizuje się w kilku miejscach, jednak powszechnie przyjmuje się wersję o ich położeniu w bliskim sąsiedztwie Ślężan. W zasięgu ich władztwa znajdowały się 3 główne grody – w Trzebnicy, Jaworze i w Legnicy.
Najbardziej na północny zachód Dolnego Śląska położone miały być tereny Dziadoszan. Geograf bawarski dał im 20 grodów, a potencjalną lokalizację plemienia znamy dzięki kronice Tietmara z Merseburga, który wymienił Dziadoszan trzykrotnie w swoich zapiskach. W 1000 roku na granicy okręgu kontrolowanego przez to plemię Dziadoszanie mieli stać się świadkiem wielkiego spotkania władcy polskiego Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III. Władca Świętego Cesarstwa podróżował z Miśni przez tereny Milczan do Poznania i następnie do Gniezna na tamtejszy zjazd. Na spotkanie swojemu przyjacielowi wyszedł polski książę Bolesław, który powitać go miał właśnie na terytorium Dziadoszan. Sugeruje się, że miejscem spotkania był Głogów, niezwykle istotny gród, który w przyszłości stanie się obiektem ataku następcy Ottona III, Henryka II Świętego, który toczył z Chrobrym wiele bojów, o których dowiecie się z przyszłych odcinków serii. Wydaje się zatem, że to Głogów mógł pełnić rolę stolicy plemienia Dziadoszan. Prawdziwym wyzwaniem okazuje się plemię, któremu geograf bawarski dał aż 98 grodów. U geografa Lendizi, u Konstantyna Lenzeninoi to jedno i to samo plemię tak zwanych Lędzian. Wątek plemienia, który na wielu mapach plemiennej Polski zajmuje bardzo rozległy obszar, jest tajemniczy. Zafunduję Wam zatem szybki przegląd tego, co wiemy o tak zwanym kraju Lędzian. Pierwszą tezą jest zrównanie Lędzian z Polanami. Odważnie. Badacze upatrują w wyrazie Lęda, który oznacza pole uprawne, nazwy własnej Polanie, którego etymologia pochodzi od słowa pole. Stąd łatwo o pochopny wniosek, że te plemiona były tak naprawdę jednym i tym samym związkiem. Na poparcie takiej tezy przywołać można argumenty, że w Wielkopolsce, którą uznaje się za ziemię Polan, odnaleźć możemy m.in. Ostrów Lednicki, Gród Ląd oraz Jezioro Lednickie. Podobieństw z nazwą Lędzianie nie brakuje, jednak raczej nie o to chodzi. Inni wysuwają popularniejszą wersję umiejscawiającą Lędzian na wschodzie, gdzieś między Przemyślem a Sandomierzem, czerpiąc inspirację z dzieła Konstantyna Porfirogenety, który pisał, że niejacy Lenzeninoi byli trybutariuszami Rusi Kijowskiej. Co więcej, w węgierskim Polaków nazywano Lędziel, waleczni Bałtowie o mieszkańcach naszych ziem mówili Lenkas, a kroniki ruskie wołały na nas Perlachy. Może do nazwy Lędzianie nawiązywał Wincenty Kadłubek, gdy używał określenia Lechici? Tego nie wiemy i możemy się nad tym zastanawiać latami, co też robi polska mediewistyka. W opisie jak zawsze znajdziecie źródła do zgłębienia tematu, z których ja również korzystałem, także rzućcie okiem. Badając temat Lędzian, spójrzmy ponownie na dzieło De Administrando Imperio, czyli o zarządzaniu państwem autorstwa wspomnianego już tu Konstantyna Porfirogenety. Według tego podania z ziem Lędzian na południe Europy na tereny Serbii Bałkańskiej wywędrować miał tajemniczy książę Lędzian wraz ze swym rodem. W rozdziale 33 wspomnianego dzieła Konstantyn pisze, co następuje. Ród prokonsula i patrycjusza Michała, syna Wyszewica, księcia Zachlumian, przyszedł od niechrzczonych mieszkańców znad rzeki Wisły, nazywających się Linzike i osiadł nad rzeką Zachluma. Dziać się to miało w pierwszej połowie X wieku. Podanie to interpretuje się jako potwierdzenie, że niejaki książę Wyszewic wyruszył z ziem nadwiślańskich, docierając do Serbii i utrzymując tam swoją pozycję. Michała Wyszewica nie można raczej identyfikować z księciem Wiślan, jednak i jeden i drugi przykład potwierdza istnienie ustroju książącego na terenach dzisiejszej Polski. Obecna historyczna debata przyznaje Lędzianom znaczne połacie ziemi. Od zachodu ich tereny opierać się bowiem mogły o Wisłokę lub tereny bliskie grodowej Wiślica, a od wschodu granica mogła biec gdzieś od środkowego Bugu i Górnego Sanu, a może i do Dniestru. Mimo, że rzeka Styr jest daleko na wschodzie, to nie wykluczajmy, że przez jakiś czas Lędzianie i tam dokazywali, wyparci być może później przez Rusinów. Jest także bardzo możliwym, że Gród Czerwień leżał w ich władaniu, bowiem jak widzicie na mapie, Lędzianie obejmowali znaczną część terenów zwanych później Grodami Czerwieńskimi.
Wydaje się, że oprócz Czerwienia, grodem leżącym w zasięgu władztwa Lędzian był przede wszystkim Przemyśl, ale i Sandomierz, czy gród położony na terenach dzisiejszego Lublina. Słyszeliście o takich nazwach jak Wieleci czy Obodrzyce? Chociaż plemiona te brzmią bardzo polsko, nie identyfikuje się ich z plemionami zamieszkującymi nasze terytoria, choć były dla nas ważnymi sąsiadami. Pod tymi nazwami kryją się Słowianie Połabscy, czyli nasi północno-zachodni sąsiedzi. Związek Wielecki i Związek Obodrycki tworzyły mniejsze plemiona, takie jak Drzewianie czy Redarowie. Spójrzcie na mapę, widzicie teraz najważniejsze plemiona połabskie w X wieku. O Słowianach Połabskich na moim kanale powstał w przeszłości osobny film, koniecznie go obejrzyjcie po tym odcinku, link znajduje się w opisie. Poznacie dzięki niemu losy nieco zapomnianej Słowiańszczyzny Połabskiej, która najdłużej broniła się przed chrystianizacją. Warto wspomnieć także o Serbo-Łużyczanach, którymi byli na przykład Milczanie. Gdzieś obok Połabian, niby nie na Połabiu, niby nie w późniejszej Polsce, znajdowali się Lubuszanie. Małe plemię osiadłe po obydwu brzegach Dolnej Warty i Środkowej Odry, z głównym grodem mieszczącym się w Lubuszu. Dodałem ich do naszej mapy mimo, że mamy dość mało podań na ich temat. Najważniejsze źródło to przekaz Adama z Bremy, o niejakich Leubuzji z XI wieku, którzy mieli znajdować się wśród ludów wieleckich. Wspomniany już w tym materiale Widukin z Korbei pod tajemniczą nazwą Licikawiki prawdopodobnie miał na myśli Lubuszan, o czym jak wspomniałem opowiem wam w kolejnych odcinkach serii, bowiem wątek ten jest powiązany z Mieszkiem I i jego podbojami. O plemieniu czy też państwie Wiślan zrobiłem w przeszłości osobny, wyczerpujący temat film, jednak w materiale o tak zwanych polskich plemionach, w którym mam nadzieję raz na zawsze wyjaśnię pewne kwestie, nie może zabraknąć tematu Wiślan. Państwo Wiślan obok kraju Lędzian oraz w pewnym sensie Polan wybrzmiewa ze średniowiecznych podań jako najpotężniejsze plemię tego obszaru. Wiślanie nie byli prawdopodobnie tylko jednym plemieniem, a raczej większym związkiem wielu mniejszych plemion o charakterze wczesnego państwa. Czas na cytat. Był zaś w nim, czyli w Metodym, także dar proroczy, tak, że spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący w Wiślech lub w Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć Metody. Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej i będziesz mnie wtedy wspominał. I tak też się stało. Legendarna legenda panońska, czyli żywot świętego Metodego, to dzieło spisane około 885 roku. Z tego jednego dokumentu dowiadujemy się wielu bezcennych informacji na temat tajemniczego potężnego księcia, który wielce naprzykrzał się chrześcijanom. Mieszkać miał w Wiślech, które dość zgodnie utożsamia się z Krakowem, a nie z Wiślicą, gdzie nie było jeszcze w IX wieku grodu. W każdym razie nie ma wątpliwości, że z racji bliskości Wielkich Moraw do dorzecza Wisły autorowi chodziło o tereny krakowskie i wiślańskie. Jest jeszcze jedno podanie. Tak zwana Germania króla angielskiego Alfreda Wielkiego, która niesie nam w swej treści bezcenną informację, że na wschód od Moraw położony jest Wisleląd, na wschód od którego leży też Dacja, czyli dzisiejsza Rumunia. O Wiślanach pisał także geograf bawarski, ale pominął wątek ilości grodów. Wielość źródeł i wykopalisk archeologicznych potwierdzają istnienie silnego związku plemiennego, zapewne zrzeszającego wiele mniejszych plemion, o charakterze wczesnego państwa właśnie na tych terenach. Wracając do najważniejszego podania, jeśli chodzi o Wiślan, czyli do żywota świętego Metodego. Bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań. Jakie dokładnie terytoria zajmowali Wiślanie? Jak wyglądała ich organizacja polityczna? Czy Morawianie podbili Wiślan i zaprowadzili tutaj chrześcijaństwo? Postaram się teraz odpowiedzieć na te pytania. Po pierwsze, zasięg.
Uznaje się, że obszarem we władaniu Wiślan była znaczna część ziem dzisiejszej Małopolski. Na wschodzie granica mogła sięgać do terytoriów Lędzian, na północnym zachodzie do ziem Opolan, a na południowym zachodzie do ziem Golęszyców, skąd źródło bierze Wisła. Ciężko określić północne granice Wiślan. Istnienie zorganizowanego organizmu o charakterze wczesnego państwa potwierdza odkrycie na tych terenach wielu grodów, m.in. w Krakowie czy w wielkim na 25 hektarów Stradowie, ale także w Dęblinie, Podegrodziu, Będzinie, Zawadzie Lanskorońskiej i potem w Wiślicy. Na terenach Wiślan odkryto także słynne kopce, które znamy pod nazwą Kopiec Krakusa czy Kopiec Wandy, usypane już w VII wieku, co tylko potwierdza istnienie na tych terenach zorganizowanego organizmu politycznego i to od dawna. Moim zdaniem, jak i wielu innych badaczy, był to silny związek plemienny noszący przymioty wczesnego państwa zarządzanego przez jednego księcia. Możliwe, że posiadał dwa główne ośrodki władzy. Wydaje się również, biorąc informacje z żywota Metodego za wiarygodne, że Morawianie najechali państwo Wiślan i zakuli w łańcuchy tutejszego władcę, a następnie ochrzcili go na ich własnej ziemi. Mogła to być kara za wspomniane naprzykrzanie się Morawianom. W ten sposób w jakimś stopniu, przez pewien czas, ziemie te mogły być zależne od państwa morawskiego, ale to wciąż tylko domysły. W sferze domysłów pozostaje także odpowiedź na pytanie, czy Morawianie ochrzcili mieszkańców ziem państwa Wiślan. Nie ma żadnych dowodów na to, że na ziemiach krakowskich zaprowadzono w ten czas chrześcijaństwo, choć nie można wykluczyć na przykład wysyłania w tamte rejony misji chrystianizacyjnych. Zapewne do Wiślan docierały wpływy chrześcijańskiego państwa wielkomorawskiego, jednak póki co Słowianie wierzyli w swoich własnych bogów. Zarówno o państwie morawskim, jak i o Wiślanach zrobiłem w przeszłości osobne filmy. Linki w opisie. Kwestią zagadkową pozostaje przynależność terytoriów państwa Wiślan, czy też ziemi krakowskiej, do państwa czeskiego. Rzeczone tereny wraz ze Śląskiem miał w latach 20. X wieku zająć Wratysław I, a może jego następca Wacław lub Bolesław I Okrutny. Nie mamy co do tego pewności. Jednak jak wiemy, jeszcze w X wieku Kraków wraz z ziemiami włączony został do państwa polskiego. Do tego wątku wrócę w kolejnych odcinkach. Nie ma co ukrywać, że Wiślanie to bodajże najbardziej tajemnicze z rzekomych plemion zamieszkujących nasze ziemie. Poświęćmy im zatem jeszcze chwilę uwagi. W tym miejscu chciałbym przytoczyć stanowisko profesora Andrzeja Buko, który przypomniał, że w źródłach pisanych tylko geograf bawarski pisał o Wiślanach jako o ludzie, a zarówno geografia króla Alfreda, jak i żywot świętego Metodego mówią odpowiednio o kraju Wisły i księciu siedzącym na Wiślech. Takie ujęcie urodziło teorię, w myśl której ziemia krakowska w rzeczywistości nie była zajęta przez jedno plemię, a wiele i to najróżniejszych. Jest to oczywiście prawda, o czym już wspomniałem w tym materiale, a Wiślanie sami w sobie zdają się być po prostu pewną grupą nadrzędną, być może plemieniem największym lub najważniejszym. Niektórzy to z ziemi krakowskiej wywodzą czasową siedzibę Chorwatów i Serbów w czasie ich wędrówki, nim ci ostatecznie osiedlili się na swoich obecnych terytoriach. Jeszcze inni z terytoriów Małopolski wywodzą pochodzenie rodu Piastów, jednak o tym nie dzisiaj. Archeologia dostarcza nam wyraźnych informacji, że tereny nadwiślańskie w dobie przedpiastowskiej były prawdziwym tyglem kulturowym i etnicznym. Odkryto tutaj pozostałości po wyraźnej obecności Awarów, Węgrów, przedmioty z kultury materialnej Wielkich Moraw, czy choćby świata karolińskiego. O istnieniu silnego organizmu wczesnopaństwowego świadczą, oprócz wspomnianych już kopców Kraka i Wandy, podkreślających ciągłość jakiejś pamięci dziejowej, symboliki, także odkrywane skarby, takie jak choćby zbiór grzywien siekieropodobnych z ulicy Kanonicznej na krakowskim Okole, w ilości i formie niespotykanej jak dotąd w skali całej Europy. Skarb ten o wadze prawie 4 ton pochodzi z drugiej połowy IX wieku, co potwierdza istnienie sprawnego systemu fiskalnego na tych terytoriach już wtedy. Niektórzy wiążą to znalezisko z państwem wielkomorawskim, sugerując, jakoby skarb miał służyć jako danina, czy też trybut dla władców z południa.
Grzywny małopolskie różnią się jednak znacząco od tych morawskich i coraz częściej odchodzi się od teorii Wielkich Moraw na rzecz tezy o formowaniu się na tych ziemiach już w IX wieku elit wczesnopaństwowych zdolnych takie dobra gromadzić. Możliwe, że grupą wyróżniającą się byli Wiślanie, ale raczej na pewno nie oni sami. Na omawianych terytoriach odkryto wiele pozostałości militariów sugerujących obecność konnych wojowników, być może członków drużyny książęcej. W końcu sam żywot świętego Metodego dostarcza nam informacji, że książę na Wiślech, nim został siłą ochrzczony, wielce naprzykrzał się chrześcijanom. Oczywiście sam nie wojował mieczem, musiał mieć drużynę lub w cudzysłowie armię. Taka wzmianka mogła być echem jego aktywności militarnej. Niektórzy państwo Wiślan nazywają kopią Wielkich Moraw, jednak jest to zbyt odważna teza i raczej nie do końca trafiona. Wszystko wskazuje na to, że na tych terenach istniało protopaństwo ze zróżnicowanym etnicznie społeczeństwem, z otwartym na zewnętrzne wpływy podejściem do rozwoju, zdolne do absorbowania technik i wzorców napływających doń z ówczesnej Europy. Dobę przedpiastowską na ziemi krakowskiej wyróżnia także bardzo nietypowa, właściwa tylko dla tych terenów, tak zwana ceramika biała krakowska. Wyniki jej badań sugerują, że technika ta nie była rdzenna dla ziemi krakowskiej, że tutejsi garncarze nie byliby zdolni do jej wytworzenia sami z siebie. Kto zatem zapoczątkował, wymyślił ten rodzaj ceramiki na tych ziemiach? Kto zainspirował miejscowych garncarzy do wytwarzania tak wysoce zaawansowanego typu naczyń? Tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej brzmi wersja z wpływami z południa. W momencie włączenia Małopolski do państwa Piastów, produkcja białej ceramiki krakowskiej zanika. To również jest w pewnym sensie wymowne. Centrum organizmu wczesnopaństwowego na terenach ziemi krakowskiej skupiało się wokół największego i wciąż nie do końca zbadanego przecież Krakowa, rozwijającego się prężnie już od IX wieku, miasta, które w literaturze nazywa się czasem miastem państwem. Jest to określenie na swój sposób trafne. Położone na istotnym szlaku handlowym miasto miało przetrwać dłużej niż większość grodów morawskich. To m.in. o Kraków stoczą bój Czesi i Polacy. Jak pokazała przyszłość, Małopolska i Kraków już w XI wieku staną się centrum państwa polskiego, a Kraków jako ośrodek trwał i trwa do dnia dzisiejszego. Jak czytamy w Świcie Państwa Polskiego autorstwa Andrzeja Buko, archeologia potwierdza kontynuację części grodów na ziemi krakowskiej po tym, jak tereny te wyłączono do państwa piastowskiego. Według Buko jest to potwierdzenie trwałości tamtejszych elit, rodów obdarzonych jakimś prestiżem i pozycją społeczną i pewnie w dużym stopniu władzą. Takie czynniki nie wzięły się na tych ziemiach znikąd i nagle. W geografii bawarskim mamy wymienionych niejakich Glopeani, czyli Goplan, których lokalizuje się w okolicach jeziora Gopło. Według dokumentu Goplanie dysponować mieli liczbą aż, uwaga, 400 grodów. Jest to zdecydowanie największa liczba w całym dokumencie odnosząca się do plemion na terenach późniejszej Polski, a Goplanie przecież jakoś szczególnie nie zapisali się w historii naszego kraju. Ba, niemalże w ogóle się w niej nie zapisali. Jedni twierdzili, że Goplanie musieli obejmować dużo większe tereny niż na mapie, sięgając aż na terytoria kujawskie, jednak tak dużą liczbę grodów tłumaczyć można również pomyłką. Jak uważa legenda polskiej mediewistyki, profesor Gerald Labuda, geograf bawarski przypisał Goplanom to, co de facto należało się Polanom. Tę hipotezę może potwierdzać liczba grodów, z której wynik 400 wyróżnia się na tyle, że możliwym jest, że pod nazwą Goplan znaleźć możemy naszych zagubionych Polan. Spotkać się można także z założeniem, że Goplanie tak naprawdę uzależnili i podbili Polan w początkowej fazie plemiennej. Stolicę mieli w Kruszwicy, a ich władcą został Popiel. Następnie legendarny władyka miał zostać obalony przez Polan w drodze przewrotu pałacowego, a na tronie uwolnionego od Goplan Gniezna i terenów wokół zasiąść miał syn Piasta, Siemowit. Badania archeologiczne i dendrochronologiczne odrzuciły jednak te tezy, bowiem datowanie grodów w Gnieźnie i Kruszwicy wykazało, że ośrodki te powstały w X wieku. Legenda nie znajduje odzwierciedlenia w faktach, jednak może być w niej ziarno prawdy.
Goplanie nie pozostawili po sobie żadnej spuścizny, jednak uznaje się ich istnienie jako niezależnego plemienia. Według Labudy stolicą Kujaw plemiennych nie była Kruszwica, a Włocławek. Wymienione w tym materiale nazwy plemienne wyłaniają nam się bezpośrednio ze źródeł pisanych. Te są bardzo ważne, jednak z samego swego charakteru stanowią tylko pewną subiektywną obserwację osoby, która dane dzieło spisywała, obojętnie czy informacje zawarte w kronice są wynikiem jej osobistych badań, czy zasłyszaną relacją świadków, którzy przybyli na przykład z terenów Słowiańszczyzny lub którzy donosili kronikarzom o wydarzeniach rozgrywających się na tych terenach. Siłą rzeczy takie źródła są subiektywne. W kwestii plemiennej Polski z pomocą przychodzi archeologia, która bada najróżniejsze pozostałości po plemionach zamieszkujących dane ziemie. Dzięki badaniom widać ewidentne różnice między plemionami, często zamieszkującymi bliski sobie obszar. Czasem na ziemiach rzekomo zamieszkiwanych przez jedno plemię znajdujemy pozostałości najróżniejszych przedmiotów, ceramiki, sposobu pochówku, które w znaczący sposób odbiegają od siebie. Także technika wznoszenia grodów różni się w zależności od miejsca. Tak jak w przypadku Pomorzan, gdzie zarówno osadnictwo, jak i praktyki życia codziennego jego mieszkańców różnią się w zależności od tego, czy mówimy o Pomorzu Zachodnim czy Wschodnim. Podobnie jest na Mazowszu, gdzie rzekome plemię Mazowszan archeologia w ujęciu ogólnym dzieli na trzy główne odmiany – wschodnich, zachodnich i południowych. Jak pisze Buko, ciężko tam o jakiekolwiek znaki osadnictwa wczesnopaństwowego, jednak jakieś plemiona tam istniały. Problem pojawia się także na przykład w przypadku plemienia Bobrzan, gdzie brakuje jak na razie dowodów archeologicznych potwierdzających jakiekolwiek wczesne osadnictwo plemienne na tych terenach. Również nad rzeką Obrą archeolodzy wyszczególniają plemię o nazwie Obrzanie. Nazwa ta nie została poświadczona w żadnej z ówczesnych średniowiecznych kronik, jest wytworem naukowym, wytworem archeologii i nie traktujmy jej jako nazwy plemiennej, tylko jako zaznaczenie, że pewne różnice plemienne na tych terytoriach występowały i wcale nie musieli tutaj zamieszkiwać tylko Polanie, przynajmniej na początku. Zagadkową kwestią pozostaje także Małopolska i zamieszkujące ją plemiona. Tutaj omówione w tym odcinku kroniki podają dwa główne, Wiślan i Lędzian. Jednak archeologia wykazuje znaczne zróżnicowanie np. wokół terenów Sandomierza, umiejscawiając tutaj nowe plemię Sandomierzan. Jest prawdopodobnym, że obok Sandomierzan na terenach powszechnie uznawanych za terytoria pod władztwem Lędzian znajdowało się również plemię Lublinian. Ta nazwa absolutnie nie jest poświadczona w żadnej kronice, jest to po prostu wytwór naukowy, wytwór archeologii, jednak warto podkreślić, że i taka nazwa występuje i to nie bez powodu. Wykopaliska archeologiczne różniły się w tym rejonie na tyle, że archeolodzy wyszczególniają także tutaj osobne plemię tzw. Lublinian. Wiemy, że między ziemią sandomierską a wiślańską istniała naturalna granica puszczy, ale na przykład fakt istnienia wielkich grodów nie został poświadczony na ziemi sandomierskiej w takiej skali jak na ziemi krakowskiej. Nie wiemy, czy rzekome plemię Sandomierzan pozostawało w zależności wobec Lędzian, czy faktycznie Lędzianie zamieszkiwali mniejszy obszar. Ja pozostanę przy podziale na Lędzian i Wiślan, jednak pamiętajcie, że tutaj jeszcze wiele może się okazać, a nazwy Wiślanie i Lędzianie to ogólnie przyjęte nazwy większych związków plemiennych, złożonych z tych mniejszych. Rozróżnienie między mniejszymi plemionami jest możliwe dzięki badaniom np. sposobu pochówku, rodzaju wytwarzanej ceramiki, wznoszonych grodów czy wszelkim innym odkrywanym pozostałościom archeologicznym. Archeologia stawia ważne pytania, ale jak na razie w większości przypadków nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi. Ale taka jest w końcu Polska plemienna. Pełna zagadek, przeciwnych sobie stanowisk. Tezy niegdyś wysunięte, a później rzekomo obalone, wracają często jak bumerang. Osobiście nie mam wątpliwości, że z czasem i rozwojem tej dziedziny nauki, historię tzw. Polski plemiennej trzeba będzie znacząco zrewidować, jeśli nie napisać na nowo. Póki co śmiało możemy jeszcze przyjąć standardowy podział Polski plemiennej z zastrzeżeniem, że cały czas poruszamy się zarówno po umownych granicach, jak i umownych nazwach. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o początkach Polski i o tym, co na ich temat mówi archeologia, zachęcam do zapoznania z pracą Andrzeja Buko, Świt państwa polskiego.
Książkę tę polecam z osobistego zainteresowania, nie z płatnej współpracy. Mimo, że więcej w niej pytań niż odpowiedzi, warto po nią sięgnąć. Mapa plemienna Polski, jak sami widzicie, to temat pełen zagadek i należy go traktować z pewnym dystansem. Wszystkie granice plemion, jakie Wam przedstawiłem w tym materiale, są bardzo orientacyjne. Przedstawione przeze mnie plemiona znajdują potwierdzenie w źródłach z tego czasu. Jednak nie wiemy, co tak naprawdę działo się na Mazowszu, co z Polanami, co działo się na Pomorzu. Jak wspomniałem, nazw Mazowszanie, Pomorzanie używa się dla pewnego ujednolicenia plemion, które tam zamieszkiwały. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, czy plemię Polan istniało? Po raz pierwszy słyszymy tę nazwę około roku 1000, może rok przed, kiedy powstało dzieło o nazwie Żywot Świętego Wojciecha, spisane przez Brunona z Kwerfurtu, jednak zawarte w nim informacje odnoszą się do wydarzeń starszych. Podczas misji chrystianizacyjnej Święty Wojciech tak miał rzec Prusom w kwietniu 997 roku. Z kraju Polan, którą sąsiad najbliższy rządem chrześcijańskim zawiaduje, przychodzę do Was dla Waszego zbawienia. Nazwa Polanie około roku 1000 to dość późno w porównaniu do innych plemion, o których opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku. O Polanach nie pisały żadne wczesne źródła, a najważniejsze z nich, czyli geograf bawarski, nie jest tu wyjątkiem. Zapytacie zatem, czy Polanie istnieli? I odpowiedź brzmi tak, istnieli. Badania archeologiczne pozwoliły odkryć w Wielkopolsce kilkanaście grodów, których autorstwo przypisuje się właśnie słynnym Polanom. Gdzie się zatem podziało najpotężniejsze polskie plemię? Na animacji widzicie najważniejsze twory państwowe otaczające Polskę plemienną na przełomie IX i X wieku. Od północy, gdzie znajdowały się plemiona pomorskie, m.in. Wolinian czy Pyrzyczan, dokazywali Wikingowie, którzy niewątpliwie raz po raz robili jakiś najazd na tereny Pomorza. Pamiętajmy, że Wikingowie to nie naród, to zawód polegający na organizowaniu łupieszczych wypraw. Wikingowie zamieszkiwali i pochodzili ze Skandynawii, czyli królestw Danii, Norwegii i Szwecji. Na zachodzie widzimy plemiona połabskie, czyli słowiańskie związki obodrzyców i wieletów, które już niebawem staną się celami krucjat chrześcijańskich. Na razie jednak genialnie odgradzają tereny polskie od odnowionego cesarstwa saskiej dynastii Ludolfinów, zwanej także dynastią ottońską, a powszechniej po prostu Niemcami. Od południa bufor przed Wielką Morawią i później Czechami Przemyślidów stanowiły plemiona śląskie i wyślanie. Krnąbrnych Bałtów od środka Polski oddzielały tak zwane domniemane plemiona Mazowszan, których nazw nie znamy. Do Rusi Kijowskiej z Wielkopolski także było daleko, a związki z Rusinami mieli przede wszystkim Lędzianie. Położenie w centrum Polski potencjalnych Polan było zatem idealne do rozwoju. Z jednej strony było względnie bezpiecznie, z drugiej strony do Wielkopolski mogły docierać informacje, choćby w drodze handlowej, o wydarzeniach ze świata, czy to karolińskiego, czy to morawskiego, czy to skandynawskiego. Taka sytuacja, przynajmniej w początkowym okresie, sprzyja spokojnemu rozwojowi, w którym tylko okoliczne plemiona stanowią realne zagrożenie, na przykład plemię Goplan. Co do Goplan, to wartą uwagi tezą jest zdanie Gerarda Labudy, który stwierdził, że geograf bawarski mógł się pomylić i pod nazwą Goplanie faktycznie kryć się mają Polanie. Brzmi cool, a potwierdza to ilość grodów Goplan, aż 400. Biorąc pod uwagę fakt, że Goplanie praktycznie nie zostawili po sobie śladu, może mieć to sens. W ten sposób najpotężniejsze plemię od Wisły do Odry kontrolowałoby Wielkopolskę i ziemię kujawską. Labuda zastanawiał się także, skąd się wzięła nagle, od około 1000 roku, nazwa Polonia, czy też Polania i dlaczego Bolesław Chrobry tak chętnie wykuł dynara z napisem Princes Polonie.
Labuda ostrożnie dopatrywał się takiego pochodzenia tej nazwy od silnego ośrodka plemiennego z długą tradycją. Teza z Goplanami jako Polanami brzmi rozsądnie, ale czy to prawda? Raczej nie o to chodzi, choć tezy Labudy mają wiele sensu i w książce pod tytułem Mieszko I twierdzi on, że w świetle dowodów z przytoczonych wcześniej kronik nie ma wątpliwości, że Mieszko I obejmując rząd był już księciem Polan i że jego państwo gnieźnieńskie było w całej pełni państwem polskim. Pora rzucić okiem na kolejną teorię i tak zwany wątek kijowski. Przypomnę w tym miejscu, że istnieją dwa plemiona Polan. Ci w cudzysłowie z Wielkopolski i ci z Kijowa, o których możemy przeczytać w latopisie Nestora. Wielu badaczy języka czy też historyków zastanawiało się w przeszłości, czy te dwa plemiona były kiedyś jednym większym. Jedni badacze sugerowali, że konstrukcja, jaką możemy zaobserwować u Nestora, jest sztuczna i że nie zawiera ona realiów z przeszłości. Inni przypominali, że latopisarze ruscy utożsamiali się z Polanami, mieszkańcami Kijowa. Jeszcze inni sugerowali, że cały obraz plemion staroruskich to zniekształcona wizja chrześcijańskiego kleru z XII wieku i że obraz plemienny Słowian Wschodnich znacznie różnił się w rzeczywistości od tego, co nam zaproponowano. Byli i tacy, co przypomnieli, że Polanami nazywali Czesi zamieszkujący północne, wyżynne terytoria mieszkańców nizinnej północy, patrząc od ich granic. Tezę, jakoby Polanie wyłonili się nagle, w momencie, gdy Bolesława określono księciem Polan pod koniec X wieku, już obalono, co potwierdza fakt istnienia Polan jako plemienia, jako bytu historycznego dużo wcześniej. Przyjęcie za fakt historyczny sytuacji, w której i Mieszko, i Bolesław Chrobry stali na czele Polan, da się zatem obronić. Ale czy Polanie to faktycznie wielkopolskie plemię? I tutaj chcę przedstawić Wam wersję zakładającą, jakoby Polanie wyruszyć mieli znad Dunaju w kierunku północnym. Po drodze, możliwe, że w Morawach, doszło do rozdzielenia się Polan na dwie grupy. Zachodnią, czyli tę w cudzysłowie naszą, która zmierzała na tereny naszego przyszłego państwa, oraz tę, która powędrowała na wschód, w kierunku Kijowa. To tyle w tej teorii, ale warto przypomnieć, że nazwa Polanie jest ogólnosłowiańska. Oprócz występowania w Wielkopolsce i w Kijowie, znajdziemy ją również w odniesieniu do Macedonii. Dając pole omówionej teorii o przywędrowaniu na nasze terytoria Polan z dziejowych mroków, wyłania nam się jeszcze jedna teoria, moim zdaniem najbardziej atrakcyjna, zakładająca, że zachodni odłam Polan w początkowej fazie miałby osiąść najpierw na terenach Małopolski, gdzie według językoznawcy Henryka Ułaszyna miałaby się znajdować tak zwana pierwotna Polonia Minor, czyli Małopolska. Stąd z terenów Małopolski, Polonii Minor, Polanie przewędrować mieliby na tereny Wielkopolski, czyli Polonii Major. W tym miejscu warto wrócić do Chrobrego, który nazywany księciem Polan mógł być i w Krakowie, i w Gnieźnie, bowiem istnieje teza, o której opowiem Wam bodajże w 9 lub 10 odcinku z tej serii, jakoby przed śmiercią Mieszka I jego najstarszy syn otrzymał w nadaniu dzielnicę krakowską. Tak łączone fakty pozwalają nam stworzyć interesujący etnicznie obraz, w myśl którego zarówno Małopolskę na początku, jak i Wielkopolskę w późniejszej fazie zamieszkiwałoby wielkie plemię Polan. Warto dodać, że teorie te porzucono już dawno temu, ale jak już wielokrotnie wspomniałem, Polska plemienna to czas, w którym teorie raz odrzucone zaraz znowu wracają na stół. Podobnie jest z tezą, jakoby małopolscy Polanie byli odłamem plemienia Lędzian. Skupiając się jednak na obecności Polan najpierw w Małopolsce, potem w Wielkopolsce, mielibyśmy do czynienia z tak zwanym przeniesieniem etnonimu. Pod pojęciem tym rozumie się plemię, lud lub grupę etniczną na nowe terytorium. Takich przykładów w historii mamy wiele.
Warto tu choćby wymienić plemię germańskich Franków, od których nazwę swą wzięła Francja, czy bliższych nam sąsiadów Ruś Kijowską, której pierwotna nazwa Ruś pochodzi od Rusów, wywodzącego się ze Skandynawii plemienia, któremu przypisuje się stworzenie późniejszego państwa na wschód od Lędzian. Normandia we Francji i Normanowie ze Skandynawii to kolejny przykład tego samego mechanizmu. Przyjmując teorię o migracji Polan z południa do Małopolski i potem Wielkopolski, mielibyśmy sytuację, w której faktyczny rdzeń państwa pierwszych Piastów tworzą Polanie, Małopolanie i Wielkopolanie. Pytanie, co w takim razie z Wiślanami? I tutaj dałoby się obronić tezę o koegzystencji. Małopolska w IX i X wieku, ale i wcześniej, była prawdziwym tyglem kulturowym. Ścierały się tutaj wpływy awarskie, potem wielkomorawskie, madziarskie czy ruskie. Działo się tutaj naprawdę wiele, a Kraków był prawdopodobnie najatrakcyjniejszym miastem na trasie Praga-Kijów i w ogóle w tej części Słowiańszczyzny. Mógł być zatem także celem wędrówki Polan. Pytaniem pozostaje, jak na migrację nowego ludu zareagowali tubylcy zamieszkujący Wielkopolskę przed rzekomym przywędrowaniem tam Polan. Jak na migrację nowego ludu zareagowali tubylcy zamieszkujący Wielkopolskę? Z początkowej mozaiki kulturowej złożonej z najróżniejszych ludów w IX wieku w Krakowie dochodzi do pewnego ujednolicenia etniczno-kulturowego tych ziem. Możliwe, że przyczynili się do tego Polanie. Małopolska nie została w okresie tworzenia się państwa zniszczona, co potwierdza dobrą organizację tych ziem i istnienie ośrodka władzy. Czy byli nim Wiślanie, Polanie czy inny lud? Raczej się tego nie dowiemy, ale omówioną teorię możemy dopisać do kolejnych możliwych opcji. Wiele miejsca w swych pracach tematowi poświęcił moim zdaniem najwybitniejszy, choć nie nieomylny, polski profesor badający dzieje początków Polski. Henryk Łowmiański, bo to o nim mowa, wyprowadzał plemię Polan od Gniezna, czyli Gniazda, którego początki datowano na VIII wiek. Początkowo zasięg plemienia opierać miał się ogrody w Gieczu, w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim, a z czasem, w drodze ekspansji, plemię rozciągnąć się miało na teren całej Wielkopolski. Polanie handlować mieli solą pozyskiwaną na Kujawach, a środki z wymiany handlowej przeznaczali na wydatki zbrojne. Taki zasięg państwa był dziełem Siemowita, pradziadka Mieszka, z racji faktu, że Łowmiański przyjął za realny spis przodków Mieszka dokonany w XII wieku przez Gala Anonima. Następca i syn Siemowita, Lestek, podbić miał terytoria Goplan, kraj Lędzian oraz tereny Mazowsza, a jego syn Siemomysł skupić miał się na utrwaleniu władzy i zaczął interesować się Pomorzem. Mieszko I objąć miał władzę nad państwem, które miało już wieloletnią historię sukcesów. W ten sposób legenda Gala Anonima spotkałaby się z rzeczywistością. Brzmi romantycznie, ale niestety Henryk Łowmiański w latach 60. i 70. XX wieku nie dysponował dzisiejszą technologią. Z osiągnięć tejże, a konkretnie z datowania dendrochronologicznego dowiadujemy się, że grody wielkopolskie powstały dopiero w X wieku. Poznań chwilę przed 940 rokiem, Grzybowo to około 915-920 rok, Ostrów Lednicki to lata 930-940, Gniezno, Ląd i Bnin to około 940 rok. Tylko Giecz, rzekoma kolebka rodu, który historia nazwie Piastami, datuje się na IX wiek, gdzieś na lata 860-870. Co to oznacza? Że wzrost potęgi państwa Polan nastąpił w ciągu zaledwie kilkunastu, kilkudziesięciu lat i był dużo, dużo szybszy niż zakładał Łowmiański. Oznacza to, że jakaś wielka siła mobilizacji doprowadziła do powstania kilkunastu wielkich grodów na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat. O co chodzi? Co było tą siłą? Jak w końcu powstała potęga Polan?
Wydaje się, że najważniejszym czynnikiem motywującym ludność do tak ogromnego wysiłku, jakim było wzniesienie tylu grodów w tak krótkim czasie, było wystąpienie jakiegoś zewnętrznego zagrożenia. Jak wspomniałem na początku, do plemion słowiańsko-polskich w drodze handlu, o którym opowiem Wam później, musiały docierać informacje ze świata europejskiego. A w nim zaczęło dziać się bardzo wiele i to w czasach, gdy w Wielkopolsce zaczęto wznosić grody. Po pierwsze, gdzieś na początku X wieku coraz większe wpływy zyskiwały Czechy Przemyślidów, czyli nowe państwo powstałe na gruzach Wielkich Moraw. W 925 roku władca Czech Wacław I przyjął chrześcijaństwo z rąk wschodnich Franków, czyli Niemiec, i gdzieś w tym czasie, w pierwszej połowie X wieku, przyłączył do swych ziem Śląsk i Małopolskę. To mogło dać impuls Polanom, bowiem zagrożenie czeskie stało się realne, choć z czasem zmalało, przede wszystkim w momencie, gdy Bolesław Srogi, który w 935 roku obalił i zamordował w trakcie uczty Wacława, przejął władzę i wypowiedział posłuszeństwo Rzeszy, odmawiając jej płacenia trybutu. Efektem decyzji była kilkunastoletnia wojna z Ottonem I Wielkim, królem Niemiec. Ostatecznie jednak w 950 roku Bolesław został pokonany, a podległość Czech Przemyślidów wobec Niemiec odnowiona. Jakiś wpływ, zapewne dość znaczący, na mobilizację Polan mogło mieć inne wydarzenie z 939 roku, podczas którego margrabia Marchii Wschodniej, niejaki Geron, wyprawił ucztę, na którą zaprosił 30 naczelników plemion łużyckich i serbskich, a następnie ich zamordował. Po tym akcie Słowianie próbowali przeprowadzić kampanię zemsty, jednak mimo wielu zaciętych walk nie udało się Słowianom wiele wskórać. Takie wydarzenia mogły mobilizować Słowian, a konkretnie Polan, którzy nie przyjęli jeszcze chrześcijaństwa, do znacznych wysiłków obronnych. Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy walczyli z Połabianami i do 950 roku z Czechami, był to idealny czas na ekspansję Polan poza ich terytoria rdzenne. I wydaje się, że do 950 roku Polanie zajęli resztę Wielkopolski, Kujawy, zapewne część Mazowsza i być może Pomorza Gdańskiego. Cały czas pozostaje jednak niewyjaśniona zagadka. Jak tak szybko mogło do tego wszystkiego dojść? Jedno czy dwa pokolenia wystarczyły, aby z plemienia niepoświadczonego we wczesnych źródłach Polanie stworzyli potężne struktury państwowe z dziedziczną władzą książęcą na czele. A więc jak tego dokonali? Wielu badaczy twierdzi, że droga ewolucji naszej państwowości mogła stworzyć elity, które następnie mogły stworzyć takie państwo. Od razu powiem, że ja badając temat od kilkunastu miesięcy, korzystając z najróżniejszych źródeł, również jestem tego zdania. Zagadnienie to jednak nie jest czarno-białe. Kto choć trochę zgłębiał doktryny polityczno-prawne, a ja je miałem na studiach lub cokolwiek na ten temat przeczytał, doskonale zdaje sobie sprawę, tak jak pisze również Labuda w swojej książce, że na państwo składają się trzy podstawowe elementy: terytorium, władza i lud. Jest to bardzo ogólna definicja, jednak te trzy czynniki najczęściej występują we wszelkich definicjach państwa, nawet jeżeli tamte wymieniają, inne wymieniają czynników 10 czy 15, to terytorium, władza i lud z reguły występują w tych definicjach. Państwo, aby było państwem, musiało spełnić szereg warunków. Należały do nich: obrona mieszkańców i granic względem najeźdźców z zewnątrz, czy utrzymanie ładu i spokoju wewnętrznego, pamiętając o podziale dóbr pozyskanych i wytworzonych przez wspólnotę. Wspólnota musiała pozostawać pod pewnym przymusem, czerpała jednak z tego układu korzyści dla siebie, na przykład zapewnienie obrony czy zadowalający podział dóbr. Podział tychże wiązał się oczywiście z systemem danin na rzecz władzy, początkowo plemiennej, później państwowej. Daninę składano w czynnościach, takich jak na przykład wspólne wznoszenie grodu, wydobywanie soli czy przekazywanie różnych przedmiotów, wyrobów rzemieślniczych czy urobków rolniczych. Aby spełnić wymienione warunki, czyli obronić terytorium lub zebrać należności, władza, czyli książę i otaczająca go elita, początkowo starszyzna, później możnowładztwo, musieli mieć odpowiednie narzędzia, m.in. zbrojnych.
Ważnym czynnikiem w przejściu z plemienia do państwa jest także czynnik religijny, spajający społeczeństwo, które przecież początkowo nie czuło tak zwanej tożsamości narodowej, a co najwyżej etniczną. I tak się żyło. Jednak któż, utrzymując pewien poziom życia we własnej wspólnocie, nie wygląda poza nią? Wydaje się, że decydującym czynnikiem w rozwoju państwa Polan był podbój wewnętrzny, wyprawy na sąsiednie plemiona i przekonanie ich siłą miecza i topora, że zmieniły się zasady gry. Im więcej wypraw, tym lepsza stawała się zbrojna drużyna księcia. Łupy zapewniały lepszy ekwipunek i rozwój gospodarki. Uzależnienie innych słowiańskich plemion znalazło wyraz w obowiązku składania danin, np. z futer, soli, miodu, z krowy czy z wołu lub z jakiegoś powozu. Gdy książę ruszał na Tour de Polonia, gospodarze grodów, które odwiedzał, musieli ponosić gościtwę, czyli koszty związane z wizytą księcia i jego drużyny. Wydaje się, że państwo Polan spełniało te warunki, a przynajmniej absolutną większość z nich, i powstało w drodze ewolucji, w drodze podboju. Innych tez jednak nie brakuje, a najciekawsza z nich, moim zdaniem, brzmi następująco. Czas na szybką lekcję historii Czech, a raczej powtórkę, bowiem o państwie morawskim zrobiłem dla Was w przeszłości osobny film. Link do niego znajduje się w opisie, obejrzyjcie go po tym odcinku. Państwo morawskie było drugim, po państwie Samona, o którym również pojawił się film na moim kanale w przeszłości, państwem słowiańskim, które powstało około roku 820. Trwało niespełna 100 lat, jednak w tym czasie działo się tam naprawdę wiele. Morawianie stworzyli silne struktury państwowe, przyjęli chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim oraz prawdopodobnie toczyli, a nawet uzależnili od siebie księcia, który siedział na Wiślech, czyli prawdopodobnie w Krakowie. I o tym zrobiłem w przeszłości osobny film. Jednak jak pokazała przyszłość, chrześcijańskie królestwo Słowian nie przetrwało zbyt długo. W początku X wieku, gdzieś około 905-906 roku, kres Wielkim Morawom położyły najazdy Madziarów. Państwo upadło, a część ludności wróciła do dawnych wierzeń. W nowej rzeczywistości musiały odnaleźć się dawne elity państwowe, które przecież nie zapadły się pod ziemię. Pod koniec IX wieku narodziła się dynastia Przemyślidów, która później, niejako na gruzach Wielkich Moraw, założy państwo czeskie. Według niektórych badaczy Morawianie dali impuls do rozwoju nie tylko Czechom, ale i Polanom, na tereny których mogły zbiec elity tego kraju. Morawianie mogli wiedzieć, że na terenach Wielkopolski jest stosunkowo bezpiecznie, a chcąc chronić niewątpliwie znaczne bogactwa zgromadzone przez całe życie, mogli wybrać tereny niezagrożone bezpośrednim najazdem koczowników. Dodatkowym atutem były warunki naturalne, duża ilość lasów, rzek i ziemi pod uprawy. Wysoki poziom cywilizacyjny Wielkich Moraw mógł zatem znaleźć w Wielkopolsce potencjał do szybkiego rozwoju. Pozostaje pytaniem otwartym, czy były to jakieś rody arystokracji, czy sama dynastia Mojmirowiczów zameldowała się w Wielkopolsce. No dobra, ale to wciąż przypuszczenia. Gdzie zatem możemy szukać potwierdzenia takiego obrotu spraw? Oto kilka argumentów za i kilka argumentów przeciw. Po pierwsze, imiona. Imię drugiego syna Mieszkowego, Świętopełka, bezpośrednio nawiązuje do tradycji Wielkich Moraw. Wszak dwóch władców Wielkich Moraw nosiło to imię, w tym ostatni z nich, żyjący na przełomie IX wieku. W średniowieczu nadawanie imienia po dziadku czy ojcu podkreślało ciągłość dynastyczną. Takich przykładów w historii nie brakuje. Nazwanie drugiego syna Świętopełkiem mogło zatem nawiązywać do wielkomorawskich korzeni Piastów. Teza ta sugeruje, że Piastowie to tak naprawdę kontynuacja dynastii Mojmirowiczów. Brzmi niezbyt narodowo. Nie jest to jednak argument wart wielkiej uwagi, bowiem imię Świętopełka występuje także na Rusi, która żadnych związków i wspólnego przodka z Morawianami nie miała. Drugi argument to nazwa własna Poznań. Wiemy, że w Wielkich Morawach istniał silny ród o nazwie Poznań. Imiona miast często pochodzą od imion założycieli i powszechnie uważa się, że wielkopolski Poznań nie stanowi wyjątku. Poznań założyć mógł zatem przedstawiciel morawskiego rodu Poznanów.
na przykład jakiś Poznamir czy Poznan. W ten sposób mielibyśmy potwierdzenie emigracji morawskich elit na północ po upadku kraju w 906 roku. Gród Poznań datuje się na lata 930-940, a więc potencjalnie ciągłość jest tutaj w jakimś stopniu zachowana. Teoria ta nie uwzględnia faktu, że Poznań to imię powszechne na całej Słowiańszczyźnie i wcale nie musiało przyjść z Moraw. Wreszcie najważniejsze – podobieństwa między państwami. Wyznawcy teorii morawskich twierdzą, że organizacja budowy grodów była podobna, z małymi wyjątkami w strukturze polegającymi na tym, że do budowy na Morawach używano kamienia, a w Polsce wciąż przede wszystkim drewna. To jednak zasadnicza różnica. Jeżeli technologia morawska sprawdziła się na południu, to dlaczego nie przyjęła się w Wielkopolsce? Pośpiech i brak czasu na założenie kamieniołomu? Nie wiemy, ale nie jest to argument na korzyść teorii morawskiej. Co więcej, podobny rozwój grodów, co w Wielkopolsce, zaobserwowano na Połabiu, a więc pewne cywilizacyjne kroki naprzód, wynikające zapewne z wzajemnych wpływów, były charakterystyczne dla całej Słowiańszczyzny, a nie tylko dla Moraw. Gdyby przyjąć za prawdziwą tezę, że prekursorami państwa gnieźnieńskiego, państwa Polan, byli Morawianie, mielibyśmy gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego tak szybko, w tak szybkim tempie powstało tyle grodów, dlaczego tak szybko miał miejsce tak znaczący skok cywilizacyjny. Cała technologia mogła po prostu przyjść z południa, z terenu Wielkich Moraw. Nie musi być tak, że Piastowie to kontynuacja rodu Mojmirowiczów. Inne rody, inne elity, które zamieszkiwały państwo wielkomorawskie, mogły po prostu przyjść na tereny Wielkopolski, zmieszać się z tubylcami i dać im impuls do tak nagłego i tak intensywnego działania. Są to jednak cały czas głównie przypuszczenia, a dowodów jak nie było, tak nie ma. Dlaczego wam o tym mówię? Żeby przedstawić wam różne punkty widzenia i różne teorie na ten temat. Wielkie Morawy były słowiańskim państwem chrześcijańskim, podobnie jak państwo gnieźnieńskie od 966 roku. Argumentem za wspólnym dziedzictwem Moraw i Polski jest także łatwość, z jaką Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Warto poruszyć tutaj wątek kościoła na Ostrowie Lednickim. Obecne badania datują chrześcijańską kaplicę na lata 50-60 XX wieku, z naciskiem na 60, ale przed chrztem. Spójrzcie na mapę, gdzie leży Ostrów Lednicki, bardzo blisko głównych grodów Polan. Budowa kościoła w tak strategicznym miejscu sugeruje nam, że jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I na terenach Wielkopolski istniał kult jednego Boga, choć oczywiście nie obejmował on całej ludności, a być może pewną jej część, na przykład grupę bogatych uciekinierów z południa. To jednak tylko teza, bowiem przeważa obecnie wersja, że kościół ten pobudowano w celach chrztu Mieszka, a przed tym aktem pełnić miał funkcję sakralną dla rzekomo przebywającej tam ze swoim orszakiem Dobrawy. Na Ostrowie Lednickim istniał także gród, jeden z najważniejszych w państwie gnieźnieńskim. Czy wpływy chrześcijańskie przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I przyszły do nas z Wielkich Moraw? Czy na Ostrowie Lednickim mieścił się kościół, w którym morawskie elity oddawały cześć Bogu chrześcijańskiemu? Z takimi tezami musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Do tematu Ostrowa Lednickiego powrócę w odcinku o chrzcie Polski, bowiem istnieje teza, że ten odbył się właśnie tam i że po to wybudowano kościół na Ostrowie Lednickim. Chcącym zgłębić temat polecam film Zdzisława Cozaca pod tytułem Wyspa Władców. Jest on dostępny na YouTube, po prostu wpiszcie w YouTube albo tytuł filmu, albo frazę Zdzisław Cozac i obejrzyjcie ten film, bowiem traktuje on bezpośrednio o Ostrowie Lednickim. Kolejną teorią najazdu była koncepcja wikińska. Według tejże, terytoria późniejszej Polski miały stać się celem najazdu przybyszów ze Skandynawii, którzy to mieli następnie założyć na tych terytoriach państwo na swoją modłę. Co ciekawe, ta dość stara teoria mająca wiele wersji, co jakiś czas odżywa w debacie, jednak powszechnie się odrzuca. Ciekawie brzmi wersja z Mieszkiem jako Dagonem, wodzem wikińskim, który przybyć miał nad Wisłę z ekipą wikińskich wojów i zaprowadzić porządek na słowiańskich ziemiach. Imię Dagona wyciągane jest z nazwy dokumentu Dagome Judex.
Na tę chwilę nie ma jednak wielu śladów potwierdzających kontakty Wikingów z Wielkopolską. Odnaleziono co prawda na Ostrowie Lednickim miecze, które mogły należeć do Wikingów, ale to za mało na poparcie tak śmiałej tezy, o której wszelkie źródła pisane milczą. Spójrzcie na przypadek założenia Rusi. Działo się to wcześniej, a archeologicznych śladów i podań w temacie jest tyle, że pierwsze państwo ruskie nazywa się Rusią Wikingów. Oczywiście Wikingowie pojawiali się na naszych ziemiach w celach handlowych. Wiemy, że posiadali ogromne wpływy na Bałtyku i utrzymywali kontakty z tamtejszymi miastami portowymi, zwanymi emporiami handlowymi. Taką osadą był na przykład Wolin, czy też rzekomo założony w pobliżu Wolina Jomsborg. W przypadku Rusi Kijowskiej mamy całe dziedzictwo kontaktów sprzed założenia państwa przez Rurykowiczów, którzy prawdopodobnie także byli Skandynawami, jednak w naszym przypadku takich kontaktów nie potwierdzono. Pora odstawić tę tezę przynajmniej do momentu jakichś nowych odkryć w temacie nowych wykopalisk na półkę z podpisem Historia Alternatywna. Jeżeli dysponowalibyśmy kośćmi Mojmirowiczów, jeżeli mielibyśmy szczątki Mieszka I lub Bolesława Chrobrego, moglibyśmy przeprowadzić badania DNA i raz na zawsze wyjaśnić wątpliwości, czy Mieszko był Wikingiem, czy Wielkomorawianinem, czy po prostu Słowianinem z tych terenów. Niestety, grobowce Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego zostały zbezczeszczone podczas krwawego najazdu na Polskę Czech w 1038 roku pod dowództwem księcia Brzytysława. Jak widzicie, mamy tutaj wiele, wiele niewiadomych. Historią alternatywną nie jest jednak handel niewolnikami, którym parali się nie tylko Wikingowie, ale także Słowianie i nie tylko oni. Niewolnictwo w X wieku było czymś absolutnie normalnym, przynajmniej w krajach o niechrześcijańskim ustroju, chociaż ich chrześcijanie nie byli święci, bowiem na przykład Niemcy w X wieku pobierali od Połabian trybut w niewolnikach, zyski z niewolnictwa czerpał m.in. arcybiskup Magdeburga, a Praga jeszcze w XI wieku słynęła z wielkiego targu niewolników. Nie inaczej było w państwie Polan. Możemy śmiało wysunąć tezę, że handel niewolnikami wspomagany handlem solą dał Polanom wystarczające środki do wzniesienia tylu grodów w tak krótkim czasie. Niewolników ze Słowiańszczyzny dostarczano na rynek w Pradze, skąd szlak niewolniczy wiódł do Bizancjum i do arabskich kalifatów, gdzie Słowianie stali się popularnymi niewolnikami pozostającymi w służbie wojskowej. Wiemy, że z ośrodków nad Bałtykiem niewolników transportowano m.in. do arabskiej Hiszpanii. W niewolę brano zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a źródeł w tym temacie nie brakuje. Jak pozyskiwano niewolnych w państwie Polan? Zapewne w drodze najazdów na inne słowiańskie plemiona i w drodze ekspansji na okoliczne ziemie. Walki międzyplemienne były najlepszą okazją do zdobycia jeńców i wydaje się, że handel niewolnikami pozwolił poprzednikom Mieszka I na znaczne wzbogacenie się, co znalazło wyraz we wspomnianym wielkim skoku cywilizacyjnym. Jeżeli chcecie osobny, dodatkowy odcinek o niewolnictwie na terenach Polski, napiszcie o tym w komentarzach. Nie obiecuję, ale jeżeli będzie mnóstwo komentarzy, wezmę taki temat pod uwagę w ramach filmów dodatkowych o historii Polski. Ciekawie ma się także inny, osobny temat do poruszenia, dotyczący wczesnopiastowskiej gospodarki. Wiecie, co robić. Powszechnie przyjęło uważać się, że rodowód Piastów jest wielkopolski, a Piastowie wyłonić się mieli z wielkopolskiego plemienia Polan. Ta teza należy do najlepiej uzasadnionych, jednakże mimo to budzi sporo wątpliwości. Aktualny stan wiedzy i jego interpretacja dość skutecznie umiejscawiają główną siedzibę rodu Piastów w Gnieźnie. Jednakże osadnictwo w Gnieźnie i wokół, czyli w grodach typu Ostrów Lednicki czy Grzybowo, to lata 20, 30, X wieku. Samo założenie Gniezna to rok 940. W tym czasie Piastowie stają się uchwytni na ziemi gnieźnieńskiej, jednakże skąd mogli oni się tutaj w ogóle wziąć? W tym momencie dochodzimy do wątku nie siedziby, a matecznika rodu Piastów.
Jak podkreśla Andrzej Buko w Świcie Państwa Polskiego, jedynym obszarem, który nie uległ zniszczeniom w okresie tworzenia się państwa pierwszych piastów, był Kalisz, który prężnie rozwijał się od drugiej połowy IX wieku, a swoimi korzeniami, jak dobrze wiemy, sięgał czasów starożytnych, gdzie pod rokiem 159 wzmiankowany był przez Klaudiusza Ptolemeusza, który pisał o niejakiej Kalisji. Do Kalisza skutecznie przylgnęło miano najstarszego miasta w Polsce, jednak mimo to w ostatnim czasie badacze odchodzili od Kalisza jako potencjalnego rodzinnego grodu piastów na korzyść Giecza, grodu położonego na uboczu tzw. ziemi gnieźnieńskiej. To stąd wyruszyć mieli piastowie na północny zachód, przejmując kontrolę, według części badaczy w sposób pokojowy, według innych w sposób agresywny, nad ziemią gnieźnieńską. Andrzej Buko zwraca uwagę na ważne pytanie. Skoro grody na ziemi wyznaczanej przez trójkąt Giecz, Poznań, Gniezno powstały, z wyjątkiem Giecza, stosunkowo późno, skąd na tych terenach wzięli się nagle mieszkańcy i to w takiej ilości? Niektórzy wysunęli tezę, jakoby piastowie przesiedlali na tereny ziemi gnieźnieńsko-poznańskiej ludzi z peryferii Wielkopolski, mieszając tubylców z przesiedleńcami. Jest to teza ciekawa i odważna. Historycy jak Buko poświęcają im wiele stron w swoich opracowaniach, jednak są to tylko przypuszczenia. Gdyby były prawdziwe, z mroku w dzieju wyłoniłby nam się obraz Wielkopolski wymieszanej etnicznie przez przymusowe przesiedlenia z rozkazu księcia, dokonane przez jego drużynę. Sama aktywność militarna w regionie zdaje się być potwierdzona archeologicznym datowaniem spalonych grodów. Pozostawmy jednak ten dość niepewny i sensacyjny wciąż wątek piastów jako organizatorów masowych przesiedleń, który osobiście mnie jakoś wielce nie przekonuje, i poczekajmy na wyniki dokładniejszych badań w tym temacie. Dodam tylko, że samo przesiedlanie jest możliwe i pewnie miało miejsce. Pytaniem pozostaje tylko, na jaką skalę. Skupmy się na tym, skąd piastowie mogliby przybyć, jeżeli założymy ich stricte tutejsze pochodzenie, czyli to wielkopolskie. Najstarszy gród piastów na terenach Wielkopolski powstał w Gieczu około 860 roku. Data ta, w porównaniu do Gniezna założonego w 940 roku, jasno sugeruje ciągłość historyczną Giecza. Jednak w przypadku tego grodu napotykamy zasadniczy problem. Potencjał tego miejsca jako centralnego ośrodka nie został niemalże w ogóle poświadczony. Matecznik grodu siłą rzeczy powinien wyróżniać się cechami, których tutaj zabrakło. Ani gród wybudowany na planie okręgu o średnicy 70 metrów nie robi wrażenia, ani nie odkryto żadnych elitarnych pozostałości po tutejszej klasie wyższej z czasów przed uformowania się państwa piastów. Już po powstaniu państwa Mieszka I, Giecz doczekał się kilku okazalszych budowli, takich jak kamienne palatium czy kościół, jednak ośrodek nie wyróżnia się niczym szczególnym. Taki stan rzeczy nie musi jednak obalać teorii o pochodzeniu piastów z Giecza. Inaczej sprawa ma się jednak z innym miastem, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Mowa tutaj o wspomnianym już Kaliszu. W mieście tym poświadczono ciągłość osadniczą już od czasów późnej starożytności do czasów piastowskich. Na wiek IX datuje się istnienie na terenach dzisiejszego miasta, w którym sam się urodziłem, aż dwóch grodów, a aglomeracja wokół nich potwierdza istnienie silnego centrum osadniczego położonego nad Prosną. Czy Kalisz jest zatem odpowiedzią na pytanie o pochodzenie rodu piastów? Skoro tak, to jak wyglądała ekspansja rodu piastów na ziemię gnieźnieńską? Jak nazwać plemiona zamieszkujące początkowo wokół Kalisza? Czy byli to Polanie, z których wyłonili się piastowie? Czy może początkowo piastowie władali tutejszymi niepoświadczonymi w źródłach Kaliszanami? Może Prosnanami od rzeki Prosny? To ważne pytania, ale niestety pozostaną bez odpowiedzi i wszelkie założenia w tym temacie, bez dokładnych badań, pozostaną tylko kolejnymi teoriami. Teorią nie jest jednak fakt, że Kalisz odznaczał się wysoką rangą na tle innych ośrodków, zarówno wtedy, jak i później. Cechował się ciągłością osadniczą oraz istotnym znaczeniem w wymianie handlowej, jak wspomniałem już od starożytności, co potwierdzają odkrycia archeologiczne z czasów przedpiastowskich. Po tym, jak powstało państwo gnieźnieńskie, Kalisz utrzymał swoją rangę i znaczenie w regionie.
To tam Piastowie inwestowali swoje środki. Na przykład wybudowali w XI wieku drewniany kościół, drugi w Wielkopolsce obok tego na Ostrowie Lednickim. Choć rozwój Kalisza wygląda lepiej od rozwoju Giecza, teza o Kaliszu jako mateczniku rodu Piastów nie znajduje wielkiego uznania wśród historyków. Wskazują oni, że przedsięwzięcia podejmowane w tym regionie wynikały z faktu, że Kalisz pozostawał blisko granicy z Czechami i jako ośrodek graniczny po prostu wymagał szczególnej uwagi. Ponadto położenie na obrzeżach późniejszego rdzenia państwa Piastów nie dodaje się z późniejszymi inwestycjami na ziemi gnieźnieńskiej. Andrzej Buko przedstawia jednak bardzo ciekawy scenariusz sugerujący dwubiegunowy układ na linii Kalisz-Giecz. Ośrodki te, powstałe na długo przed Poznaniem i Gnieznem, mogły stanowić pierwotny rdzeń państwa pierwszych Piastów, tych z Przedmieszka. To z Kalisza, przez Giecz, w kierunku ziemi gnieźnieńsko-poznańskiej mogła mieć miejsce ekspansja państwa Piastów. Inni twierdzą, że Piastowie akurat przybyli z terenów Mazowsza, przez Łęczycę i Kalisz na tereny ziemi gnieźnieńskiej. Tam mieliby objąć władzę nad plemieniem Polan. To wszystko to jednak tylko kolejne z tez, a spór w tym temacie toczył się, toczy się i będzie się toczył jeszcze bardzo, bardzo długo. Podsumowując, wydaje mi się, że z racji braku innych dowodów śmiało możemy, póki co, przyjąć za nasze dziedzictwo kronikę Gala Anonima, który ród Piastów wywodził od Piasta, ubogiego oracza, syna Chościska, który z żoną Rzepichą dorobił się syna Siemowita. Dokładnie opowiedziałem wam o tym w pierwszym odcinku z serii. Jeżeli go nie widzieliście, koniecznie oglądajcie tę serię w odcinkach. Powszechnie przyjmuje się, że Siemowit, Lestek i Siemomysł to postacie historyczne, które zbudowały solidne fundamenty pod późniejsze państwo gnieźnieńskie. To im należy oddać uznanie i cześć, bowiem jak na razie pozostają oni najstarszymi i wciąż najbardziej prawdopodobnymi twórcami tak zwanego państwa Polan. Najpierw lokalne społeczeństwo plemienne zaczęło organizować się, być może w Gieczu, następnie w bardzo korzystnym momencie nastąpiła mobilizacja i rozszerzenie władztwa na Wielkopolskę i Kujawy. Handel niewolnymi pozyskiwanymi podczas ekspansji pozwolił na znaczne postępy w budownictwie i zapewne wyposażeniu oraz mobilizacji armii, co znalazło wyraz w ekspansji poza Wielkopolskę. Kto podbił jakie ziemie przed Mieszkiem I, tego dokładnie nie wiemy i wątpię, żebyśmy się dowiedzieli, choć dajmy szansę nauce oraz archeologii. Wiemy jednak, jakimi mniej więcej terytoriami mógł władać Mieszko w chwili objęcia rządów gdzieś między 950 a 960 rokiem. Powszechnie przyjmuje się, że w momencie zasiadania na tronie tzw. pierwszego władcy Polski, państwo Polan obejmowało tereny Wielkopolski, ziemię podbitego plemienia Goplan, czyli zapewne Kujawy i część tzw. kraju Lędzian, gdzieś do Wisły i dopływu Wieprza oraz ziemię śradzko-łęczycką. Możliwe także, że ojciec lub dziad Mieszka rozciągnęli swoje władztwo nad Mazowsze. Jest także opcja, że wyprawiali się na Pomorze, póki co gdańskie, dostrzegając potencjał i ogromne zasoby pieniężne w tamtejszych rejonach. Kiedy panowali przodkowie Mieszka, możemy tylko zgadywać. Siemowit był księciem gdzieś w IX wieku. Lestek urodzony mógł być w latach 870-880, a objąć mógł rządy na przełomie IX i X wieku. Umierając przypuszczalnie w 930-940 roku, oddał rządy Siemomysłowi, który trwać miał przy władzy do panowania Mieszka, które rozpoczęło się gdzieś w latach 950-960, a na pewno przed 963 rokiem. Traktujcie jednak te daty tylko jako pewną tradycję, a nie fakty. O tych czasach nie wiemy nic pewnego. Państwo Mieszka będzie tematem kilku kolejnych odcinków serii. Mroki dziejowe zaczną się powoli rozjaśniać.
Podsumowując ten materiał, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na drogę ewolucji, którą lansował w swoich wielkich księgach, w wielkich tomach początków Polski Henryk Głowmiański. Badania archeologiczne nie tyle, że obaliły jego tezy, co po prostu skondensowały je w czasie. Teoria ewolucji z jakimiś zewnętrznymi inspiracjami brzmi dla mnie bardzo przekonująco, ale tak samo dla innych może być przekonująca teoria wikińska czy teoria morawska. Początki Polski to dziejowe mroki i na pełne zrozumienie tych czasów, jeżeli w ogóle możemy liczyć, to musimy poczekać do kolejnych badań dendrochronologicznych oraz archeologicznych. Osobiście liczę, że badacze odkryją coś nowego, coś przełomowego w tej sprawie, co raz na zawsze da choćby trochę jaśniejsze odpowiedzi na tak trudne pytania. W mojej serii dobrnęliśmy do lat 950-960. Jest to symboliczne przejście, przynajmniej według mnie, z tak zwanego państwa Polan do tak zwanego państwa gnieźnieńskiego pod przywództwem Mieszka I. Dla mnie nie ma wątpliwości, że jacyś władcy państwa Polan przed Mieszkiem I istnieli i że na pewno rozszerzyli oni państwo Mieszka I do pewnych rozmiarów, a on objął władzę po prostu w pewnym momencie, prawdopodobnie po śmierci swojego ojca. Pamiętajmy zatem, że mieszkowych poprzedników nazywa się legendarnymi, jednak jakieś postacie tam po prostu były. Podstawową jednostką społeczną na ziemiach tzw. Polski przedpiastowskiej była rodzina, na którą składało się często kilka pokoleń. Podobnie jak dziś, wyróżniano małe i wielkie rodziny. W przeszłości wspólne pokrewieństwo odgrywało większe znaczenie niż dzisiaj, a więc wszelkie tego typu związki były istotne we wspólnej egzystencji. Rodzinę należy odróżnić od rodu, który łączył w sobie rodziny kultywujące tradycję wspólnego przodka. Występowało tu często rodzinne pokrewieństwo, aczkolwiek czasem dopuszczano do rodu kogoś niespokrewnionego, spoza rodziny, ale o wspólnej tradycji pochodzenia. Pojęcie rodu ma swoje korzenie w starożytności i zmieniało się na przestrzeni wieków. W Polsce plemiennej rody tworzyły mniejsze wspólnoty złożone z rodzin, które osiadały na danej ziemi. Taką wspólnotę terytorialną na potrzeby tego odcinka nazwijmy wsią, choć termin ten także jest zmienny. Wieś z reguły obejmowała swym zasięgiem terytorium około 5 km2. W tychże wsiach wydzielano ziemię pod uprawę rodzinom, które dostawały tzw. źreby. Oprócz rolnictwa, głównym zajęciem rodzin była hodowla zwierząt. Eksploatowano lasy pod kątem ścinania drzew, zakładania w nich barci, polowania na dziką zwierzynę czy zbierania składników odżywczych, ziół, owoców czy grzybów. Rozwijało się sadownictwo i rybołówstwo, a wody i lasy pozostawały własnością wspólną. Powszechnie uważa się, że ponad rodzinami i rodami stały tzw. większe wspólnoty od 100 do około 250 km2. Wspólnoty te, już nieco większe jednostki terytorialne, późniejsze dokumenty nazwą opolami. Kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt rodów tworzyły opole, a jedno czy więcej opoli z czasem tworzyły małe plemię, które połączone było wzajemnymi stosunkami społecznymi, ekonomicznymi i rodzinnymi. Granice między plemionami były często naturalne, tworzyły je góry, lasy lub puszcze, rzeki czy wszelkie inne geograficzne punkty. Tak w dużym skrócie wyglądała organizacja terytorialna Polski plemiennej, jednak pojęcia wsi i opoli, jak i rodziny i rodu zmieniały się w całej historii naszego państwa. Aby opola utworzyły plemię, musiały tutaj wystąpić takie elementy jak tradycja wspólnego pochodzenia rodów tworzących plemię, czy jedność języka, obyczajów i kultów. W plemionach natomiast odbywały się procesy dążące do utrzymania granic wpływów oraz, co bardziej pierwotne, do wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osad. W ten sposób wznoszono grody otoczone wołami obronnymi oraz palisadą. Od VIII wieku na ziemiach Polski powstawało ich coraz więcej. Wiązało się to oczywiście z postępem cywilizacyjnym, jaki dokonywał się na tych terenach. Grody wznosiła ludność zamieszkująca dany obszar, zapewne w ramach pierwszych danin na rzecz wspólnoty. To ważny element, praca na rzecz społeczeństwa, zapewne pod z czasem narastającym w miarę kształtowania się władzy centralnej przymusem.
Gród stawał się centrum życia politycznego i religijnego plemion, czyli ludności danego miejsca, bowiem to tam odbywały się wiece, tam też znajdowała się siedziba naczelnika, czy też w ważniejszych grodach księcia lub wodza. Z czasem, wraz z rozwojem władzy książęcej i państwa, w grodach dowodził namiestnik księcia, Komes, w późniejszych wiekach zwany kasztelanem. W grodach handlowano, co prowadziło do powstawania targów. Wokół grodów powstawały podgrodzia. W warsztatach rzemieślniczych odbywała się produkcja i rozwijały się najróżniejsze zawody. Zajmowano się m.in. dębieniem skór, szewstwem, garbarstwem, garncarstwem, z czasem także włókiennictwem na potrzeby władzy. Wiemy, że funkcjonowały także takie profesje jak szklarstwo czy złotnictwo. W warsztatach kowale niestrudzenie wykuwali i wytwarzali broń. Oprócz wznoszenia i naprawiania grodów odbywano w nich stróże i mobilizowano się w przypadku ataku z zewnątrz. Warto dodać, że w państwie przedmieszkowym wyodrębniono, oprócz grodów zamieszkanych, także grody schronieniowe, zakładane w miejscach trudno dostępnych, często na bagnach. Służyły one do ukrycia kobiet, dzieci oraz zwierząt i zapewne wielu cennych rzeczy ruchomych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Grody z czasem zamieniały się w miasta, a profesji rzemieślniczych przybywało. Warto wspomnieć, że początkowo drewniane grody z ziemnymi fortyfikacjami ewoluowały w grody drewniano-kamienne. Na przykład w IX wieku znane już były wały z licowaniem kamiennym, jednak budownictwo kamienne to znak rozpoznawczy późniejszych czasów, a techniki wznoszenia grodów zmieniały się na przestrzeni wieku. Warto jednak pamiętać, że kamienia używano na długo przed rządami Kazimierza Wielkiego, a słynnego przysłowia o zastaniu przez niego Polski drewnianej, a zostawieniu murowanej nie należy rozumieć dosłownie. Sztuka przedromańska, charakteryzująca się kamiennymi budowlami kościołów i pałaców władców, przywędrowała do Polski wraz z chrześcijaństwem, a może i nawet chwilę wcześniej. Kształtowały się pierwsze formy ustrojowe oraz powstawały struktury polityczne. Jakie to formy i jakie struktury? Różnie się to interpretuje i nazywa, ale najczęściej wyróżnia się taką ewolucję, że ponad plemionami stanęły z czasem związki plemienne czy też wielkie plemiona, czyli zdecydowanie większe terytorialnie i ludnościowo plemiona lub federacje kilku z nich, które cechowała ponadto silniejsza władza. Związki plemienne nie powstawały od tak, wykształcały się w drodze wchłaniania mniejszych wspólnot, bardzo często poprzez podbój, ale zapewne zdarzały się również przypadki pokojowej fuzji. Często w jakimś stopniu scentralizowane związki z księciem na czele łatwo wchłaniały mniejsze wspólnoty, które były siłą rzeczy mniej zorganizowane i gorzej uzbrojone. Większe związki plemienne, które poświadczono na terytoriach Polski, to prawdopodobnie państwo Wiślan i państwo Polan. Możliwym jest także, że można zaliczyć do tego zestawienia tzw. kraj lędzian, czy później wielkie plemię ślężan. Nie można wykluczyć także silnych związków plemiennych na Mazowszu czy na Pomorzu. W ten sposób zaczęły rodzić się organizmy wczesnopaństwowe z wyłaniającą się władzą. O władzy w plemionach zamieszkujących tereny późniejszej Polski nie wiemy zbyt wiele, dlatego musimy je czerpać na zasadzie analogii od innych ludów, m.in. od Rusinów, Obodrzyców, Wieletów czy Skandynawów. Podobieństwa zwyczajów potwierdzają jeszcze wcześniejsze źródła historyczne, m.in. podanie Tacyta o zwyczajach Germanów, które podkreśla na przykład rolę starszyzny w wiecach plemiennych. Listy papieskie do władcy Wielkich Moraw Świętopełka, wspominające Radę Możnych, również stanowią ciekawe i bardzo ważne źródło w tej sprawie. W zależności od czasu, rozmiaru i siły plemienia, różne były organy jego władzy. Co ciekawe, w jednym plemieniu mogły się mieszać elementy tego, co my nazywamy ustrojami, od demokracji do władzy absolutnej. Wszystko zależało od sytuacji, charakteru i wielkości plemienia. Wiemy, że podstawową formą polityczną we wspólnotach był wiec, czyli zebranie mieszkańców w celu przedyskutowania tego, co w trawie piszczy i co w puszczy wyje. Wiec złożony był najczęściej z ogółu mieszkańców lub z przedstawicieli danych rodów i wydaje się, że tworzyli go mężczyźni bez udziału kobiet, choć mogło być gdzieniegdzie zgoła inaczej.
Powszechnie uznaje się, że na wiecach mieliśmy do czynienia z demokracją bezpośrednią, bowiem na zebraniu hulajdusza wszyscy głosują i wszyscy mogą zabrać głos. Taka formuła może i w jakimś stopniu istniała, mogła sprawdzać się w małych wspólnotach, w rodach, jednak w składających się z wielu opoli czy też plemion wspólnotach taki demokratyczny ustrój był niepraktyczny. Większe wspólnoty sprzyjały silniejszym jednostkom skupiającym władzę w swoich rękach. Wiemy, że zarówno w rodach, jak i później w opolach i w końcu w plemionach istniała oprócz instytucji wiecu także Rada Starszych, czyli po prostu starszyzna, złożona najczęściej z mężczyzn w sile wieku i o wysokim prestiżu, prawdopodobnie decydowała o sprawach wspólnoty. Wydaje się, że starszyznę tworzyli mężczyźni zdolni do noszenia broni. Można powiedzieć, że to ze starszyzny plemiennej z czasem w państwie Piastów wyłoni się klasa możnowładców. Możliwe, że starszyznę w państwie Polan czy Wiślan tworzyli przedstawiciele plemion wchodzących w skład państwa. Możliwe, że także i wojownicy. Rolą ludu uczestniczącego w wiecu była akceptacja lub odrzucenie pomysłów i wniosków starszyzny, jednak raczej to głos elity, czyli Rady Starszych, był decydujący. Wydaje się zatem, że im większe plemię, tym mniej demokracji. I w ten sposób upatrujmy podziału władzy w plemionach słowiańskich. Wiec, czyli lud, i starszyzna, czyli grupa trzymająca władzę. Wiece zapewne różniły się w zależności od omawianej sprawy. Były ważniejsze i mniej ważne, na jednej decydowano o wojnie, wyborze księcia na czas tejże, na drugich załatwiano sprawy małżeństw, wymiany informacji, czy omawiano kwestie związane z kultem. Te ostatnie były istotne, bowiem często to wiec decydował o kwestiach wiary, pozostania przy pogaństwie lub przyjęciu chrześcijaństwa, tak jak miało to miejsce choćby w Pyrzycach czy w Szczecinie, jednak nieco później niż omawiane w tym materiale czasy. Zapewne istniały i wiece rodowe, i wiece opola, i wiece wielkoplemienne, a łącznikami między nimi mogli być starości czy też naczelnicy opolni. Wiec jako zgromadzenie przetrwał do późniejszych czasów, jednak jego znaczenie i zasady uległy zmianom. Wraz z rozwojem plemion oraz występowaniem konieczności toczenia walk obok starszyzny znaczenie zyskała grupa wojowników z drużyny wodza. Możliwe, że niektórzy z drużyny wchodzili w skład starszyzny. Był to pierwszy krok do powstania późniejszej drużyny książęcej, tak ważnej podczas rządów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Z czasem wojownicy z drużyny staną się zawodową grupą, dobrze opłacaną i wyszkoloną. Na czele dużych plemion stał oczywiście wódz, często książę, którego rola różniła się w zależności od charakteru plemienia. Im większe i bardziej wojownicze plemię, tym większa władza i autorytet księcia, ale także większa presja. Księcia wybierano początkowo na wiecu, zapewne spośród kilku zasłużonych dla wspólnoty mężów i na czas wojny. Z czasem zrozumiano, że z racji napięć występujących nie tylko między plemionami, ale także wewnątrz nich, silna ręka wodza jest potrzebna. I tak wyłoniła się postać księcia plemiennego, początkowo zapewne wybieralnego. Stąd już prosta droga do dziedziczności tytułu. W taki sposób rodziły się dynastie, nie tylko książęce, ale także te na niższych szczeblach elity otaczającej księcia. Pamiętajmy, że pewną grupę w społeczeństwach stanowili niewolnicy. Wystarczy rzec, że w Europie we wczesnym średniowieczu słowo sklawus, oznaczające Słowianina, stało się synonimem niewolnika. Wynikało to z faktu, że kultura słowiańska dopuszczała w walkach plemiennych branie jeńców oraz handel nimi. Częściej jednak niewolników zaganiano do pracy na polach uprawnych należących do starszyzny plemiennej, której przysługiwali ci jeńcy. W ten sposób zwiększała się moc produkcyjna elity, a co za tym idzie, ich stan majątkowy. Z czasem elity zaczną odkupować ziemię od mniejszych gospodarzy, którzy dodatkowo ją uprawiając, i to nie dla siebie, staną się zależnymi chłopami. Warto dodać, że z racji faktu, że na przestrzeni wieków wzrastał kult wojownika oraz waga drużyny książęcej, popyt i tutaj kształtował podaż, bowiem wraz z kolejnymi wyprawami zarówno książę, zarówno wódz, jak i drużyna książęca, jak i również Rada Starszych po prostu bogacili się. Dodatkowo wraz z rozwojem struktury plemiennej narzucano rodom zwierzchność prawną, także w wymiarze sprawiedliwości oraz podziału danin. W teorii na rzecz plemienia, w praktyce zapewne na rzecz starszyzny oraz wodza.
To prowadziło w konsekwencji do jeszcze powolnych, ale już powstających różnic społecznych. Podział klasowy społeczeństwa w Polsce to temat na osobny film, ale śmiało możemy się go dopatrywać już w IX i X wieku. W opisie jako bonus podrzucę źródła oraz książki, które rozszerzają ten wątek. W średniowieczu zarówno państwo, jak i prawo do władania uznawano za własność rodziny, za własność dynastii zasiadającej na tronie. Jak trzeźwo zauważył Paweł Jasienica w wybitnej książce Polska Piastów, z tegoż to zwyczaju możemy wywieść późniejsze rozbicia państw, królestw, księstw po śmierci tego, który je zjednoczył pod swoim berłem. Rodzinne spiski, morderstwa, przewroty pałacowe, tak zwana gra o tron w takich realiach stała się po prostu chlebem powszednim. Tam, gdzie pojawiało się życie zbiorowe, musiało pojawić się prawo. Jest to jednak bardzo delikatny wątek. Oczywiście pierwsze zawsze jest prawo zwyczajowe dla danego regionu, kultury i społeczeństwa. Wiemy również z późniejszych dokumentów, że na wczesnych etapach Polski plemiennej mogło istnieć prawo własności ziemi uprawnej, które nie było jednolite i różniło się w zależności od czasu i miejsca. Ziemia najczęściej należała do rodziny, która ją uprawiała, a więc mogła występować dziedziczność, stąd ojcowizna. Członkowie rodziny partycypowali w prawie własności. Niektórzy podnoszą argument, że z takiego prawa własności wykształciło się tak zwane prawo bliższości, które dawało członkowi rodziny prawo pierwokupu części ziemi pozostającej własnością indywidualną czy opierające się na nim prawo retraktu, dającym krewnym kompetencje do odkupienia majątku rodzinnego sprzedanego przez innych członków rodziny. Są to jednak nieco późniejsze czasy. Nie ma jednak wątpliwości, że późniejsze polskie prawo bierze swe dziedzictwo w dużej mierze z Polski plemiennej. Wystarczy spojrzeć na późniejsze dokumenty. Przykładowo, jeszcze w XV wieku starcy opolni byli powoływani do określenia prawidłowego przebiegu granic między wsiami. W innej sytuacji, w przypadku popełnienia przestępstwa, przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadało opole, na którym miało miejsce zdarzenie. W takim wypadku opole musiało wskazać wieś, w której popełniano przestępstwo, a wieś następnie wskazywała ród sprawcy. Jeżeli któraś z instytucji nie spełniła obowiązku, płaciła karę. Jeżeli obcy przestępca trafił na terytorium Opola, to miało obowiązek go ścigać aż do swych granic. Wydaje się, że w kwestii Opoli leżało także regulowanie spraw podatkowych, ściąganie ich oraz dostarczanie do budżetu plemienia, czy też później państwa. Wiemy, że wody, czyli rzeki, stawy i jeziora, obszary, na których wypasała się zwierzyna oraz lasy uważano za własność opoli, czy też własność plemienną, wspólną. Z czasem państwo będzie postrzegane jako własność władcy i dynastii panującej, co będzie wiązać się z prawem, bowiem książę stanie się także sędzią rozstrzygającym spory. Pamiętajcie, że wątek prawa plemiennego, jego władzy i sprawa kompetencji opoli oraz kwestie rodów to przede wszystkim rekonstrukcje. Nie mamy pełnej wiedzy co, jak i kiedy dokładnie się zmieniało. Mimo to uważam, że warto o tym mówić, bo późniejsze polskie prawo ma swoje korzenie właśnie w Polsce plemiennej. Małżeństwo wśród Słowian we wczesnym średniowieczu nazywano swadźbą. Do naszych czasów przetrwały pośrednie obrazy obrządków związanych ze ślubinami. Podania ruskie mówią o ślubie przez porwanie. Polegało to na tym, że Słowianie schodzili się na tzw. igrzyska oraz pieśni biesowe po to, by w tańcu porwać przyszłe żony. Co ciekawe, porwanie było ustawione i umówione wcześniej, konkretną umową między rodzinami. Ot, taki słowiański fetysz. W ramach umowy krewni męża wypłacali rodzinie, a konkretnie ojcu małżonki, tak zwane wiano. Wiano należy odróżnić od posagu, który w postaci ubrań, pieniędzy czy biżuterii dostawała kobieta od swoich rodziców na dalszą drogę życia. Co do wiana, dzięki podaniu Ibrahima ibn Jakuba, który podróżował po tej części Europy gdzieś w latach 965-966, wiemy, że Mieszko I wypłacał wiano rodzinom żon wojów pozostających w książęcej drużynie po to, aby ci nie byli zależni od nikogo innego, tylko od księcia.
Książąt oraz możnowładnych do momentu chrztu wyróżniało wielożeństwo, czyli prawo do posiadania kilku żon. Takie rewelacje znajdują potwierdzenie w podaniu anonima zwanego Galem, według którego przed ślubem z Dobrawą i chrztem Mieszko miał mieć 7 małżonek. Zabawnym faktem pozostaje, że widocznie znając chódź tutejszych mężczyzn, Kościół przychylniej patrzył na słowiańskie kraje pod kątem obyczajności w kwestii rozwodów i ponownych zaślubin słowiańskich władców. Mało wiemy o wierzeniach Słowian. W przeszłości na moim kanale pojawiły się 3 filmy z serii Mitologia Słowian, dość kontrowersyjnej serii. Pozwólcie, że zamknę zarówno tamte serie, jak i cały wątek mitologii Słowian w tym rozdziale. Niestety o religii Słowian nie wiemy zbyt wiele, ponieważ Słowianie przed przyjęciem chrześcijaństwa byli niepiśmienni. Oznacza to tyle, że nie pozostawiła po sobie żadnych piśmiennych dowodów, które pozwoliłyby na jej odtworzenie. Możemy odtworzyć mitologię grecką, rzymską, egipską, a niestety nie możemy odtworzyć naszej mitologii słowiańskiej. O religii Słowian mówią nam jednak źródła zagraniczne i warto wymienić tutaj kilka przykładów. Na przykład Kronikę Nestora z XII wieku, wcześniejszą o 6 wieków relację Prokopiusza z Cezarei, podanie arabskie niejakiego Ibn Rasta z IX wieku, czy kronikę Tietmara z Merseburga, który w XI wieku pisał o Słowianach osiadłych nad Łabą. Warto wspomnieć w tym miejscu również inne zagraniczne źródła z XII wieku, kronikę Helmolda oraz kronikę Danii Saksogramatyka. Klęskę w XV wieku poniósł Jan Długosz, który bardzo chciał odtworzyć wierzenia Słowian, jednak oprócz wymienienia kilku imion, w tym kilku, które są dość wątpliwe, nie zdziałał wiele więcej. Ja w tym rozdziale podsumuję to, co wiemy o mitologii Słowian, a wy możecie po tym odcinku zajrzeć, tak jak mówię, ostrożnie, mając na uwadze, że są to głównie założenia, do mojej 3-odcinkowej serii. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne mitologie, Słowianie mieli swoje koncepcje dotyczące stworzenia świata, życia na ziemi czy powstania człowieka. Posiadali swój panteon bogów, bogiń i demonów. Dzięki wspomnianym źródłom możemy zrekonstruować postać boga ognia, którego zwano Swarogiem. Kult ognia zdaje się być najważniejszym słowiańskim. Otwartym pytaniem pozostaje, czy to Swarog stał na szczycie panteonu w całej Słowiańszczyźnie, czy Perun, bóg piorunów, odpowiednik bałtyjskiego Perkunasa i germańskiego Tora. Możliwe, że zależało to od miejsca, bowiem jak wiemy, religia słowiańska różniła się w zależności od rejonu, przybierając lokalne formy. Synem Swaroga był Swarożyc, bóg ognia i słońca, którego na Rusi znano pod nazwą Daćbóg. Patronem bydła i pasterzy był Wołos. Zdaje się, że te bóstwa były w pewien sposób naczelnymi. Helmold pisał także o Czernobogu, złym diabole słowiańskim. Nie wiemy do końca, co z podawanymi przez Długosza Ładą, Jessę, Marzanną, Dziewanną czy Żywiem. Znaczenie tych bogów umarło na przestrzeni czasu i można je tylko próbować zrekonstruować, co też uczyniłem w serii o mitologii Słowian. Wydaje się, że początkowo miejsca kultu mieściły się w gajach, na otwartym powietrzu, bez świątyń, jednak są od tej reguły wyjątki. A świątynie Słowian wraz z kapłanami poświadczono w późnym stadium słowiańskiej religii, możliwe, że jako odpowiedź na chrześcijańskie kościoły. Co do kapłanów, prawdopodobnie odgrywali bardzo istotną rolę w życiu plemienia i całej społeczności. Wiemy ponadto, że istniało wiele bóstw o charakterze lokalnym. Wymienić tu można m.in. kult Trzygłowa ze Szczecina, który zdaje się być obecnym w wielu innych miejscach na Pomorzu. Trzygłów symbolizował 3 obszary – ziemię, niebo i piekło. Urugian, jak pisał Helmold w Kronice Słowian, wielkim kultem otoczono czterogłowego świętowita, a inni bogowie słowiańscy przy nim to tylko półbogowie. O kulcie świętowita pisał także Saksogramatyk, który przekazał nam dokładny opis jego kultu i świątyni, która znajdowała się w Arkonie. To niezwykłe miejsce, według kronikarza, było centrum życia Rugian, co potwierdzało umieszczenie tam skarbca i stworzenie oddziału 300 konnych. Nad świątynią czuwał arcykapłan, któremu nie wolno było nawet swym oddechem skalać świętego miejsca.
Świątynia Rugia została złupiona i spalona w 1168 roku z rozkazu duńskiego króla Waldemara I, który zagarnął ponadto jako łup wojenny wielopokoleniowy skarbiec Świętowita. Sanktuarium w Arkonie było ostatnią pogańską świątynią Słowian. Motyw Boga o kilku twarzach jest charakterystyczny dla wierzeń słowiańskich, co widać po bóstwie o czterech twarzach z Wolina, czyli na słynnej rzeźbie Światowida z Wolina. Część badaczy stoi przy tezie, że Świętowit i Światowit to dwa osobne bóstwa, ale nie wykluczajmy, że były to po prostu dwie lokalne wersje bardzo podobnego kultu. Co do bóstw lokalnych, warto jeszcze wspomnieć o bogu pobłogim Siwie czy patronie obodrzyców Radogaście. Wiemy, że Słowianie dużą wagę przywiązywali do wierzeń skupionych wokół żywiołów i sił przyrody. Oprócz ognia istniał m.in. kult wiatru czy wody, na przykład w postaci strumieni. Ciekawostką jest, że wiele słowiańskich posągów odkryto w jeziorach i w rzekach. Prawdopodobnie, gdy zaprowadzano chrześcijaństwo, stare wierzenia musiały skończyć pod wodą. Wierzono w takie demony jak biesy czy uboża, a zakładane istnienie wampirów znajdowało odzwierciedlenie w pochówkach, podczas których podejrzanym o kontakty z wąpierzami przebijano serce kołkiem lub odcinano głowy. Robiono to w obawie, że ci mogą powstać z grobu. Zmarłych chowano twarzą do wschodu, lecz często ciała po prostu palono. Wiemy także o ofiarach ze zwierząt, choć nie możemy wykluczyć składania bardziej krwawych darów, mianowicie z ludzi. Jakkolwiek nie było, wydaje się, że obraz mitologii słowiańskiej pełny był magii, ludowych wierzeń i wróżb. Szkoda, że tak bogaty krajobraz religijny pozostaje dla nas nieznany. O bogach i demonach, w które wierzyli Słowianie, zrobiłem w przeszłości, jak wspomniałem, osobny materiał, jednak pamiętajcie, że są to przede wszystkim założenia. Założenia, które nie przeszkodziły jednak Andrzejowi Sapkowskiemu zbudować całego uniwersum Wiedźmina właśnie w naszym mitologiczno-słowiańskim świecie. Większość potworów, które możecie spotkać w bestiariuszu u Sapkowskiego, czy to w Wiedźminie CD Projekt Red, czy to w książkach Andrzeja, pochodzą z tak zwanej mitologii Słowian, z wierzeń Słowian, które w tej czy innej formie przetrwały do naszych czasów. Oczywiście tak na pewno nie wyglądała religia Słowian, jak to jest przedstawione w bestariuszu. Również niepewność w źródłach nie zatrzymała braci Grimm, którzy stworzyli postać Baby Jagi w oparciu o wierzenia o legendy słowiańskie. Warto pokrótce zastanowić się, gdzie jest granica między plemieniem a państwem. Spór w tym aspekcie trwa w polskiej historiografii od setek lat. Kiedy wielkie plemię przemienia się w państwo? Dlaczego mówimy o państwie Wiślan i Polan, a nie na przykład o państwie Goplan? Problem jest złożony i dotyczy teorii państwa, w której wyróżnia się różne czynniki. Ja przyjąłem taką interpretację, że państwem możemy nazwać wykształcone silne struktury polityczne, społeczne i religijne z ośrodkiem władzy w postaci księcia, wybieralnego lub w kolejnej, zaawansowanej wersji, dziedzicznego. Państwo musi także tworzyć społeczeństwo, czyli lud, poddani, którzy uznają władzę i poddają się jej. Oprócz księcia istnieją także inne organy, jak na przykład starszyzna. Istnieją struktury wojskowe, które zapewniają bezpieczeństwo w przypadku ataku z zewnątrz i stanowią konieczny warunek udanych wypadów łupieszczych. W państwie powinno być także prawo. Poza tym, rolą państwa jest obrona poddanych przed chaosem oraz najazdami innych wrogich państw czy plemion. Rolnictwo, wytwarzanie różnych produktów przez rzemieślników, praca dla wspólnego dobra, np. przy stawianiu grodów czy wydobywaniu soli, system danin na rzecz władzy czy też akumulacja dóbr materialnych pochodzących np. z handlu, to najważniejsze z czynników kształtujących państwo. Z plemienia do państwa daleka droga, jednak wydaje się, że państwo Polan spełniało większość z tych warunków. Podobnie mogło być u Wiślan. Niestety nie wiemy co z innymi plemionami i z racji, że państwo Polan i państwo Wiślan, może trochę kraj lędzian, wybijają się w źródłach ponad inne, powszechnie uznaje się, że jakieś twory państwowe, szczególnie u Polan, istniały. W tej serii będziecie ze mną śledzić dokładną ewolucję państwa polskiego. Możecie się ze mną zgadzać bądź nie, dlatego koniecznie napiszcie w komentarzach,
co wy o tym sądzicie. Kulturalna dyskusja jest zawsze potrzebna, także czekam na wasze głosy. Do tematu społeczeństwa słowiańskiego, a raczej z czasem już polskiego, będę w tej serii wracał. Bowiem to od wczesnych wieków plemiennych możemy upatrywać procesów, które doprowadziły do wykształcenia się narodu polskiego. Nie stawiajcie jednak znaku równości między tymi pojęciami. Najpierw w plemionach było poczucie jakiejś jedności etnicznej. Później za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego mogliśmy mówić o pewnej jedności politycznej, o wspólnym celu. Dopiero później, w XI, XII i dalej w tych wiekach możemy mówić o rodzeniu się, o powstawaniu tożsamości narodowej. Każdy z tych tematów to materiał na osobną opowieść. Ja opowiedziałem wam o tym, jak to wyglądało w Polsce plemiennej. Z czasem podziały klasowe na duchowieństwo, możnowładztwo, księcia i chłopów staną się wyraźniejsze. To był ostatni film stricte plemienny. Czas na losy państwa gnieźnieńskiego, które powszechnie uznaje się za kontynuację państwa Polan. Jak widzicie, wątek Polski plemiennej jest niewyczerpalny, można rozmawiać o nim godzinami i mimo, że wiemy na ten temat stosunkowo niewiele, to warto na te tematy rozmawiać i warto to analizować. Polecam wam serdecznie literaturę, bibliografię, która posłużyła mi do stworzenia scenariusza do tego filmu. Zamieściłem ją w opisie, jest ona obszerna, odsyła również te pozycje, które tam zawarłem, bardzo często odsyłałem do kolejnych, także jeżeli są tutaj osoby, które chcą rozpocząć na własną rękę przygodę z Polską plemienną, z mrokami dziejów naszego państwa, zapraszam serdecznie do bibliografii. Jak wspomniałem na początku, ten materiał był połączeniem 3 odcinków z serii Historia Polski, 3 odcinków, które traktowały o Polsce plemiennej. Seria poszła już dalej, omówiłem wam losy Mieszka I, już prawie całe. Link do całej serii znajduje się w opisie. Ten film jest po prostu pełną wersją 3 odcinków, które dotyczyły bezpośrednio Polski plemiennej. I taki sam długi film wypuszczę o Mieszku I, też będzie miał ponad 2 godziny. On również scali w jeden wszystkie części, wszystkie odcinki Historii Polski. Robię to dlatego, że są różni odbiorcy. Jedni lubią krótkie treści w postaci odcinków 10, 15, 20 minutowych, półgodzinnych. Inni wolą długie filmy, dłuższe opowieści. Także materiały na moim kanale są dla każdego. Na koniec jeszcze raz polecam Jakub Kuza, Tajemnicza Polska, wydawnictwo Znak, autor fanpage'a, krótka historia jednego zdjęcia. Stworzył tę książkę, w której stara się odpowiedzieć na pytania, które od lat padają w historii naszego państwa. Niewyjaśnione historie, zapomniane skarby, sensacyjne odkrycia, czyli Tajemnicza Polska w jednej książce. Polecam serdecznie, link do zakupu znajduje się w opisie. W tym miejscu chciałbym przypomnieć o kalendarzu na rok 2023 mojego autorstwa, który stworzyłem jakiś czas temu. Jest to kalendarz, w którym przygotowałem 365 ciekawostek na każdy dzień w roku. Każdy, kto lubi porządek, kto lubi planowanie dnia, jest zaopatrzony w jakiś kalendarz, a ja stworzyłem kalendarz historyczny, także w momencie, kiedy zapisujecie sobie to, co macie do zrobienia danego dnia w tygodniu, zaczynacie najpierw od krótkiej ciekawostki historycznej, co się wydarzyło 1 stycznia tego i tego roku, co się wydarzyło 10 stycznia tego i tego roku, dzięki czemu już na początku dnia poznajecie historię, której prawdopodobnie w innych okolicznościach byście nie poznali. 365 ciekawostek na każdy dzień, 12 wielkich postaci na początku każdego miesiąca, które odmieniły bieg historii oraz to, co zrobiły one dla ludu, dla nauki, dla samorozwoju i dla sportu. www.kalendarzhistoryczny.eu to strona, na której możecie kupić ten kalendarz oraz poczytać nieco więcej o nim, o moim celu, kiedy ten kalendarz tworzyłem. W tym materiale to wszystko. Ja dziękuję za uwagę, odsyłam do innych materiałów na moim kanale i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.